Versus. W czwartki od 19 do 21. Nie namawiam, nie namawiam. Teraz mnie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne. Versus. Polityka, ekonomia, najważniejsze wydarzenia. Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. To jest eutanazja systemu. Kto podejmuje tego typu decyzje? Nie powiem nas nawet pieszcze. Ludzie, co za popieprzony kraj. Versus. W czwartki od 19 do 21. Jak? Pomożecie! No. Subiektywnie, złośliwie, czasem nawet wrednie, ale zawsze rzetelnie i w zgodzie z logiką. Jak powiedział Kolusz, nakładziemy im do dupy. Versus w czwartki od 19 do 21. Wtorek, 11 lutego, kolejna audycja. Czwartek, oczywiście, że czwartek. Nie wiem, dlaczego ja powiedziałem, że wtorek. Człowiek zakręcony. Stały zestaw realizujący: Maciej Leśniak, Mikołaj Grzelak, Bartek Aksamitowski. I niestały zestaw gości. Na wprost mnie, z mojej skrajnej lewej strony, były starosta... Prawicowy. Lewicowy Wołomiński, starosta wołomiński ex, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Uściński. Witam serdecznie. Oraz przedstawiciel prawicowej partii, nawet takiej bardzo prawicowej, partii Korwin. Ale dzisiaj, ponieważ audycja jest samorządowa, o samorządzie i o tym wszystkim, co się dzieje, to nie jako korwinowiec, tylko jako samorządowiec, radny gminy Osie, Robert Bocian. Dobry wieczór. Najpierw gratulacje, panie pośle. Udało wam się parę godzin temu przegłosować program 500+, w związku z czym wszyscy mamy w plecy. Gratuluję, naprawdę. Wszystkie polskie rodziny są do przodu dzięki temu programowi. Są do tyłu. I nasze społeczeństwo też. Żeby ludziom dać, trzeba ludziom najpierw zabrać. Przypominamy od czasu do czasu powiedzenie Ronalda Reagana: rząd nie rozwiązuje problemów, to rząd jest problemem. No, rząd PiS-u nie różni się niczym od rządu Platformy i PSL-u. Problem na problemie. Problem na problemie, a to 500+ odbije się nam czkawką taką, że będziemy spłacać. Znaczy nie my, tylko właśnie te dzieci, którym chcecie zrobić dobrze, a których wcale nie przybędzie. No nieważne. Ważne, że... Za jakiś czas i sprawdzimy. Sprawdzimy. Nawet Bartosz Marczuk, który był tutaj w tej audycji ponad miesiąc temu, przypomnijmy, wiceminister w resorcie rodziny i marnowania pieniędzy, ostatnio powiedział, że przyjrzą się może jakieś poprawki trzeba wprowadzić do tego programu 500+. Wicepremier jeden... Ale to na pewno nie mówił o żadnych istotnych poprawkach zmieniających konstrukcję tego programu. Coś tam można będzie poprawić. Niestety. Natomiast jest inna rzecz. Wczoraj albo przedwczoraj, a mówiliśmy o tym miesiąc temu, jako pierwsi mówiliśmy, że będzie problem dla samorządów. Miesiąc zajęło innym dojście do tych samych wniosków, że samorządy będą miały problem, także możemy się pochwalić. Ale wczoraj albo przedwczoraj informacja: Słupsk zrobił wyliczenie. Prezydent Biedroń, nie kochacie pewnie prezydenta Biedronia, bo on z PiS-em tak nie po drodze, ale... Prezydent Biedroń... Może dlatego takie wyliczenia przedstawił, zmanipulowane właśnie wyliczenia, ale z kolei miał być z nami burmistrz Chaciński, ale to sprawy rodzinne w ostatniej chwili go zatrzymały. Częściowo wyliczenia się potwierdzają. Otóż prezydent Biedroń poinformował, że pieniądze, które są przeznaczone w tym całym... marnowaniu kasy, zwanym program Rodzina tam 500 na każde dziecko, czyli te 2%, które przeznaczacie, czyli 10 zł, wystarczą na jakieś 2 etaty w urzędzie. A on, żeby ten program obsłużyć, w Słupsku, który ma prawie 100 tysięcy mieszkańców, będzie potrzebował 10 etatów. Wstępne wyliczenia. W związku z czym nie pozostaje mu nic innego, jak tylko podać was do sądu, znaczy rząd, żebyście sfinansowali te dodatkowe etaty, które będą musiały powstać, co oznacza,
że ten program będzie kosztował dużo więcej, będzie dużo droższy. I jeszcze jedna rzecz. To oznacza, że powstanie prawie 4000 nowych etatów urzędniczych. To jeśli chodzi o biurokrację w tym kraju, z którą trzeba się rozprawić, to dzięki wam będzie tylko przy okazji realizacji tego programu 4000 urzędników więcej. Sporo tematów. Sporo tematów. Ale rozumiem, że mogę teraz już powiedzieć, tak? Teraz już wy będziecie gadać. Ja zarzuciłem tematy. Wiele tematów poruszanych, ale jeden, który ostatni temat, czyli finansowanie tego zadania dla samorządów. 2% przekazywane samorządom. No to policzmy, ja to liczę z innej strony, a mam 17-letnie doświadczenie w samorządzie i jako radny, i jako władza wykonawcza, i na wszystkich szczeblach samorządu, więc mniej więcej wiem, o czym mówię. Program 500+ to jest świadczenia dla rodzin. Minimalne świadczenie to jest 500 zł miesięcznie, ale może mogą być rodziny, w których będzie 1000, 2000, w zależności od liczby dzieciaków. Ale minimalne to jest to 500 zł. Im lepiej się płodzą, tym lepiej. Ale sekundkę, dajmy chwileczkę na policzenie, żeby też słuchacze mogli sobie w głowie to poukładać. Nie 10 zł, tylko 6 tysięcy rocznie dostaje rodzina świadczenia. 2% od 6 tysięcy to nie jest 10 zł. Tak? To jest 120 zł, tak? Dobrze liczę? Dobrze chyba. I w takiej wysokości gmina dostanie finansowanie na obsługę tego świadczenia. A co ma do wykonania gmina za te 120 zł? Wydanie jednej decyzji administracyjnej na rok. Jednej decyzji administracyjnej, potem wykonywanie iluś tam przelewów co miesiąc, ale te przelewy to już to będzie hurtem szło. Jedna decyzja administracyjna 120 zł to jest kupa pieniędzy i gminy sobie na pewno z tym poradzą w tych pieniądzach. No dobrze, to był jeden temat. Ja podałem to za wyliczenie, to są wyliczenia prezydenta Słupska, ale więc spokojnie. Prezydent Słupska może sobie chcieć zatrudniać więcej osób do tego, natomiast ja pokazuję, jak to faktycznie realnie wygląda. Z drugiej strony, no co oprócz wydania tej decyzji administracyjnej jest do wykonania w samorządzie? Przyjęcie wniosku, obsługa tego wniosku. W niektórych sytuacjach będzie to tak, że, bo będą to świadczenia związane też z przekraczaniem progu dochodowego i wtedy rodziny będą musiały się wykazać tym dochodem i trzeba będzie po prostu spojrzeć w te dokumenty. Oczywiście nie trzeba będzie tego w jakiś tam skomplikowany sposób weryfikować, bo to będzie na zasadzie złożenia oświadczenia i pod odpowiedzialnością karną ludzie będą to oświadczenia składali. Ale trzeba będzie to jakoś obsłużyć, troszeczkę nad tym posiedzieć. Ale bardzo duża część tych świadczeń, ja teraz w procentach nie powiem ile, to będą jedynie wnioski na drugie i kolejne dzieci, wobec czego w tych wnioskach nie będzie żadnej weryfikacji dochodów rodziny, sprawdzania tego wszystkiego, liczenia, czy przekraczają progi, czy nie przekraczają progów. Nie będzie w ogóle takiej roboty, będzie tylko wydanie decyzji zgodnie z wnioskiem. Ktoś przyjdzie, powie, że ma dwoje dzieci, chce te 500 zł, będzie decyzja tylko, że ma wydać 500 zł. Co więcej, część pewnie tych wniosków będzie napisana na papierze wpłynie, ale to trudno powiedzieć, jaka będzie reakcja ludzi. Natomiast ja przy tym, jak ten projekt wszedł w życie, nie widzę potrzeby, żeby chodzić do urzędu i zgłaszać się osobiście, bo będzie można taki wniosek wypełnić w internecie i podpisać go elektronicznie. A jak ktoś nie ma podpisu elektronicznego, to przypuszczam, że w tej chwili, no nie wiem, 90% przynajmniej młodych ludzi korzysta z usług bankowości elektronicznej. Będzie można taki wniosek na stronie swojego banku wypełnić i podpisać taki sam sposób, jak się podpisuje przelewy w internecie. I taki wniosek bank dostarczy odpowiednio do urzędu. Wobec czego to wszystko będzie wykonywane drogą elektroniczną, a z drugiej strony będzie to dużo mniej pracy dla urzędnika, bo to wszystko po prostu mu się pojawi w systemie. Więc 120 zł na obsługę na wydanie jednej decyzji administracyjnej jest kupa pieniędzy. A porównajmy to do innych zadań. Przez lata, i tu myślę, że pan radny, który z nami jest, zgodzi się, przez lata przekazywano samorządom kolejne zadania i na nie często nie dawano w ogóle pieniędzy, co jest zresztą niezgodne z konstytucją notabene, ale często tak bywało, że wchodziły nowe zadania dla samorządów, a w ogóle nie dawano pieniędzy. Tutaj to jest pierwszy program, który realnie patrzy na to, żeby samorządy na obsługę dostały pieniądze.
No, panie radny. No dobrze, ale teraz może chwilę jeszcze powiem o samym programie 500+. Panie pośle, czy nie łatwiej byłoby po prostu zamiast najpierw podatnikom zabrać te pieniążki i potem przemielić je przez wszystkie instytucje państwa i na końcu oddać rodzinom, nie łatwiej byłoby po prostu zostawić te pieniądze polskim rodzinom, nie biorąc kasy w podatkach? Ja rozumiem, do czego dążycie. Pan jest, rozumiem, członkiem partii Korwin, tutaj pan redaktor też ma takie prawicowe poglądy. Ja też mam prawicowe poglądy. Ale to nie ma nic wspólnego z przynależnością, to po prostu jest logika. Ja tylko jedną rzecz powiem. Panie pośle. Dwa dni temu bodajże. Gospodarczych i ale tylko właśnie a propos tego. Dwa dni temu z mównicy sejmowej Rafał Wojciechowski, poseł Kukiza, Wójcikowski, przepraszam, i pana posła, i słuchaczy za pomyłkę, przedstawił pomysł, zresztą mówił, gdzie ten pomysł był realizowany. Rozumiem, że paru osobom się to nie spodobało, bo dał tutaj przykład Izraela, ujemnego podatku dochodowego. To praktycznie bezkosztowe rozwiązanie w stosunku do tego waszego, które jest kosztowym rozwiązaniem. Bo najpierw zabieracie pieniądze, część oczywiście jest marnowana, jak to zwykle, ze środkami publicznymi i potem ludzie dostają te 500 zł, plus jeszcze trzeba zapłacić urzędnikom. Dlaczego nie zastanowiliście się nad propozycjami bezkosztowych rozwiązań? Dlaczego nie można było tego zrobić tak, żeby było bezkosztowo? Jest projekt, jest program realizowany, były przykłady. Dlaczego nie pochyliliście się na tym? W takich programach, ale ja wrócę do tego, ja się zasadniczo zgadzam, że państwo powinno ograniczać swoją działalność do minimum, podatki powinny być jak najniższe i pewnymi rzeczami się nie powinniśmy zajmować. Natomiast mamy taką sytuację, jaką mamy. Żyjemy w Europie, żyjemy w Polsce skonstruowanej przez dziesiątki lat, w różny sposób różne systemy się na siebie nakładają, to państwo funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. I w tym systemie teraz jesteśmy. Gdybyśmy chcieli przekonstruować ten system teraz zupełnie, to nie zrobimy tego na pewno w parę miesięcy, nie zrobimy tego w parę tygodni, nie zrobimy pewnie tego w rok czy nawet dwa. Wobec czego trzeba w tej chwili działać tak, żeby jak najszybciej spowodować skutki demograficzne. Wydaje mi się, i to jest też przez ekspertów podawane, że właśnie w ten sposób program skonstruowany, jak on jest, może spowodować jak największe skutki społeczne. A jakie te skutki mają być? Decyzje o kolejnym potomstwie. Mają się pojawić wśród ludzi decyzje o kolejnym potomstwie. W ten sposób przygotowany program liczymy na to, że będzie te decyzje powodował. Ateizmu to wam zarzucić nie można. Jesteście ludźmi głębokiej wiary. Jeśli wydaje wam się, wierzycie w to, że ludzie dla 500 zł zaczną się rozmnażać. Nie dla 500 zł, tylko mamy w Polsce taką sytuację i to jest z badań naukowych przeprowadzanych na takich socjologicznych wynika, że w Polsce ludzie ogólnie chcą mieć dzieci. I jak to wygląda? Małżeństwo czy nie małżeństwo, bo teraz różne tam inne są możliwości, ale ogólnie normalna rodzina chce mieć dzieci. Na pierwsze dziecko decydują się rodzice tak naprawdę w różnych sytuacjach są finansowych i przeważnie na pierwsze dziecko się decydują, to wynika z kultury. Chcemy mieć dzieci i oni chcą mieć dzieci, wobec czego decydują się na pierwsze dziecko. Myślę, że nie wiem, czy pan radny ma, ale my mamy dzieci, to wiemy mniej więcej, jak to wygląda, jak się pojawia dziecko w rodzinie. Ogólnie jest zamieszanie, rodzina, rodzice muszą zupełnie zmienić mamy swoje... Mamy burmistrza Perkowskiego na linii, więc... Rodzice muszą zmienić swój sposób funkcjonowania i pojawia się dużo różnych rzeczy, a w tym momencie powinna się pojawić decyzja o kolejnych dzieciach. I ludzie bardzo często w polskich rodzinach nie podejmują tej decyzji już w tym momencie, zdając sobie sprawę, z czym się wiąże wychowywanie dzieci, że są potrzebne pieniądze na dzieci. Obawiają się o to, czy będzie ich stać na utrzymanie drugiego, kolejnego dziecka. A musimy doprowadzić do sytuacji, w której będzie się w Polsce rodziło dwoje lub troje dzieci w rodzinie, lub dobrze, więcej. Dobrze, musimy skoczyć z poziomu 1-3 na ponad 2.
Dokładnie. Tak, to jest taki wskaźnik demograficzny ważny. Witamy przy telefonie burmistrz Ząbek, Robert Perkowski. Witamy, panie burmistrzu. Witam serdecznie, dobry wieczór. A w studiu nasz dawny starosta Piotr Uściński, obecnie poseł. Poseł, także by... Kolega ze szkolnej ławki pana burmistrza. Witam, cześć Robert. To prawda. Cześć, Piotrze. Panie burmistrzu, rozmawiamy sobie, no dzisiaj Sejm przepchnął tę chorą ustawę 500+. Za każdym razem pan redaktor coś takiego wrzuca, no po prostu... No oczywiście, bo dla mnie jest to chora. Dla mnie liberała gospodarczego wchrzanianie się państwa ludziom w życie jest niedopuszczalne, ale panie burmistrzu, ząbki leżą sobie na granicy Warszawy, powierzchniowo nie jest to duża gmina, parę kilometrów kwadratowych, ale liczebna, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, liczebna podwójnie, bo ma jedna liczba to są zameldowani mieszkańcy, a druga to są faktyczni mieszkańcy gminy i z tego są pewne problemy. Natomiast pytanie jest, czy już się jakoś przygotowaliście do obsługi, do realizacji tego programu 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w niektórych przypadkach na pierwsze? Czy już robiliście jakieś przymiarki, wyliczenia i tak dalej? No, w naszym przypadku trudno mówić tak, powiedzmy sobie, o przygotowaniu, ale na pewno zastanawialiśmy się, jak temu wyzwaniu zaradzić. Pan wspomniał o chorym rozwiązaniu. Ja myślę, że w ogóle w Polsce jest chora sytuacja, bo faktycznie, i to każdy tutaj z rozmówców stwierdzi, że niedopuszczalnym jest, żeby tak naprawdę ten wskaźnik wynosił obecnie 1,3. I zarówno poprzedni rząd i obecny rząd intensywnie myśli nad tym, jak ten wskaźnik poprawić. Myślę, że kierunek sam, żeby oddać pieniądze ludziom, jest kierunkiem słusznym. I tu najwięcej widzę, że tak naprawdę jakby kontrowersji jest tylko w jaki sposób. Czy oddać to w podatku poprzez zmniejszenie podatku, czy oddać to poprzez w żywej gotówce, czyli wtedy obejmujemy również te osoby, które nie wprowadzają podatku dochodowego, ale mam wrażenie, że to w sumie tak naprawdę nie jest najważniejsze w tym systemie. Ważne, żeby te pieniądze trafiły do odpowiednich osób, były wykorzystane, a w zasadzie trafiając tam, to nawet być może i pobudzą naszą gospodarkę, może nawet tą lokalną, może nawet wzrośnie wskaźnik kupowanych pieluch i tak dalej. A co do zastanawiania się, faktycznie, mamy dwie liczby w ząbkach, 31 tysięcy osób zameldowanych kontra 65 tysięcy osób faktycznie u nas mieszkających. I faktycznie, wśród tych 34 tysięcy osób niezameldowanych są to głównie młode osoby w wieku prokreacyjnym, z których duża część ma dzieci albo chce mieć dzieci. To odczuwamy bardzo w szkołach. Nasze szkoły po prostu pękają w szwach. Przyrost naturalny 2 lata z rzędu najwyższy w Polsce, aż trudno uwierzyć jakaś miejscowość pod Warszawą. To nie jest wynik jakiś, nie wiem, braku dostaw prądu w nocy. Oczywiście to jest proces złożony. Jak my się przygotowujemy? Chyba najgorszym dla nas momentem to będzie tak naprawdę ta pierwsza fala, bo nie wiemy do końca w ząbkach, ile możemy się tych osób, tych dzieci spodziewać, a musimy być na nią przygotowani. I w sumie tak na roboczo, to chyba nie wiem, czy nie będziemy po prostu, przepraszam, już mówię o takich drobiazgach technicznych, chyba zdecydujemy się nawet na dzielenie alfabetyczne naszych mieszkańców. Typu w poniedziałek i wtorek przyjmujemy A, B, C, D. W środę przyjmujemy E, F. Nazwiska oczywiście, osoby zaczynające się od nazwisk, bo tą falę spodziewamy się, że może około 10 tysięcy wniosków nawet w jakiś sposób trzeba po prostu ogarnąć i to w krótkim okresie czasu. W przypadku osób, które będą miały na przykład tylko i wyłącznie te 500+ od drugiego dziecka i dla nich jest oczywiste, że na pierwsze kryterium się nie załapują, to będziemy namawiali do tego, żeby korespondencyjnie, w ogóle bez udawania się do Urzędu Miasta, składano do nas takie wnioski, więc mamy pewne scenariusze. I wierzę w to, że sobie po prostu musimy jakoś poradzić. Na pewno będzie to dla nas sytuacja nowa, ale której upatruje akurat w przypadku mojej miejscowości bardzo duży 1+. Do tej pory mieliśmy wielki problem z policzeniem tych osób, młodzieży, dzieci w wieku przed, powiedzmy sobie, obowiązkiem oświatowym czy przedszkolnym, ile ich praktycznie naprawdę w Ząbkach jest. I zawsze co roku we wrześniu byliśmy zaskakiwani, a w zasadzie trochę wcześniej podczas rekrutacji. Dziś
dzięki tej nowej statystyce, bo jestem przekonany, że każdy, kto będzie mógł 500 zł dostać, to się na pewno zgłosi, wreszcie ustalimy faktyczną ilość dzieciaków. Czyli odkryliśmy plus ustawy. Ząbki będą wiedziały, ile mają małych mieszkańców. Ale tutaj, przepraszam, panie burmistrzu, bo... Pan poseł chciał dodać coś albo powiedzieć? Nie. Bo chyba pan burmistrz od początku nie słuchał naszej audycji. Ja, Robert... Nie słyszałem w ogóle, tylko prawda. A propos tego, mówisz, że w poniedziałek, wtorek ktoś tam kolejne litery alfabetu. Powiem ci, dzisiaj przegłosowaliśmy również poprawkę do ustawy, z której wynika, że wnioski będzie można składać elektronicznie, ale nie tylko za pomocą ePUAP-u czy podpisu kwalifikowanego, ale również przez swoją bankowość elektroniczną każdy będzie mógł złożyć wniosek, bo tam będzie mogła zostać sprawdzona, zweryfikowana tożsamość przez bank. Taka jest możliwość dzisiaj podjęta przez poprawkę, wobec czego myślę, że tych ludzi, którzy osobiście przyjdą do urzędu, będzie niewiele. Natomiast gmina Ząbki, wcześniej liczyliśmy tutaj na antenie, jakie mogą być koszty, jakie przychody gminy. Gmina dostanie 2% na obsługę, czyli takie Ząbki, jeżeli się potwierdzi, tak, że jeżeli się potwierdzi, że 10 tysięcy wniosków będzie złożonych w Ząbkach, tak jak pan burmistrz powiedział, to będzie to 1 200 000 zł przy założeniu, że wszystkie wnioski będą na 500 zł, ale przecież będą wnioski na większe kwoty, wobec czego 1 200 000 minimum, ale 1 300 000, 1 500 000, 2 000 000, trudno powiedzieć, ale duża to będzie kwota na obsługę. I pytanie takie, panie burmistrzu, czy za te pieniądze da się obsłużyć coś takiego? Wydać 10 tysięcy decyzji? Nie wiem, czy to będzie 10 tysięcy decyzji, czy 10 tysięcy jakby młodych naszych mieszkańców objętych tym wsparciem, bo tutaj faktycznie nie wyjaśniłem, co mam na myśli, ale wydaje mi się, że kwota w postaci 2% na obsługę wydaje się na dzień dzisiejszy na pewno nie oszałamiająca, ale rozsądna. Na pewno rozsądna kwota. Bo popatrzmy faktycznie od takiej jednorazowej wypłaty, a przecież to czasami będą rodziny wielodzietne, czyli w jednym wniosku mamy więcej niż jedno dziecko, które będzie podlegało temu wsparciu finansowemu, to z 500 zł 2% jakby nie liczy, to jest 10 zł. Wydaje się, że przy usprawnieniu pracy jest to naprawdę rozsądna kwota na obsługę. Na tąże obsługę. Przyszła mi do głowy taka myśl, że może przy okazji ujawni się trochę tych mieszkańców niezameldowanych i może to będzie też drugi plus, nawet dodatni dla gminy Ząbki, że parę osób zacznie tutaj też płacić podatki, prawda? Bo to jest duży problem. No, bardzo, bardzo, bardzo na to liczymy. W ogóle liczymy i tutaj wiem, że jakby i pan poseł Uściński, pan Piotr Uściński, poseł tutaj z naszego terenu, dba o tą prawidłowość rozliczenia i sprawiedliwość, powiedzmy sobie, w rozliczeniach między samorządami. Ja wierzę, że tak naprawdę zmienią się również rozwiązania ustawowe, bo przypomnijmy, od 2007 roku, w co bardzo wierzyłem, obiecywano zniesienie obowiązku meldunkowego, ale to chyba błędnie niektórzy rozumieli wprost zniesienie obowiązku meldunkowego, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej uproszczenie tych procedur do naprawdę niezwykle prostej czynności, nie skutkującej koniecznością zmiany praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zmiany danych w banku, w urzędzie skarbowym, w ZUS-ie, w GUS-ie i tak dalej. Bo tego typu uproszczenie umożliwiłoby wreszcie ujednolicenie liczby osób faktycznie zameldowanych w danej gminie i tych, które odprowadzają podatek, z liczbą osób faktycznie mieszkających. No bo wyobraźcie sobie państwo, że faktycznie u nas musimy utrzymać infrastrukturę i potrzeby zaspokoić 65 tysięcy mieszkańców za podatki w przybliżeniu od nieco więcej niż 30 tysięcy osób. Jest to bardzo trudne. Chociaż jesteśmy pod Warszawą, to naprawdę koniec z końcem medli wiążemy jako gmina samorządowa. Oczywiście dobrą gminę do złej gry robimy. Ale wiem, że zboczyłem trochę od tematu. Powracając, 2% wydaje się na dzień dzisiejszy rozsądną kwotą. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w praktyce. Dziękuję za tą informację o tych rozwiązaniach. Natomiast myśląc o obsłudze bezpośrednio z takiego interesanta u nas w urzędzie, a dokładnie to będzie u nas w naszym przypadku realizował ośrodek pomocy społecznej, bo tam mamy do wyboru i oczywiście w tych deklaracjach musimy zaznaczyć, jednak jest element weryfikacji dochodu.
I część tych osób, w przypadku pierwszego dziecka, i część tych osób, jestem przekonany, chociaż nie znam wszystkich szczegółów, ale jestem przekonany, że jednak będzie musiała w jakiś sposób mieć ten kontakt osobisty z no, ale to będzie, ale to będzie, to będzie ta mniejsza, to będzie mniejsza część tych wszystkich osób, które będą się zgłaszały, żeby dostać kasę na dzieci. Dobra, panie burmistrzu, bo tutaj musimy wrócić sobie do rozmowy w studiu. Bardzo dziękuję. Robert Perkowski, burmistrz Ząbek, był naszym gościem. Cały czas, znaczy rozumiem, że to jest głos bardzo rozsądny. Burmistrza Perkowskiego znam od wielu lat, był zresztą gościem u nas w audycji. Zresztą najlepiej widać po samych ząbkach, jak się rozwijają, że to nie jest człowiek, który nie wiadomo skąd się wziął na tym stanowisku, fachowiec, więc można mieć zaufanie do tego, co mówi. Jest to ważna informacja. To jest ważna informacja. Jeśli on mówi, że 2% wydaje się, że wystarczy mu, zobaczymy, daj Boże. Cały czas nie zmienia to faktu, że najpierw trzeba podpieprzyć pieniądze, potem żeby częściowo tylko, część tych pieniędzy tylko ludziom dać. Panie pośle, zanim sobie zrobimy małą przerwę, jedna rzecz. Wie pan, ile osoba, która zarabia minimum, pensję minimalną, naprawdę wypracowuje pieniędzy? Wie pan, jaka jest pensja minimalna? No tak, wiem, jaka jest pensja minimalna i wiem, że do tego muszą jeszcze dojść ozusowania i tak dalej. Wiem, że to jest dużo, dużo więcej pieniędzy i państwo te pieniądze zabiera. Zdaję sobie z tego sprawę doskonale. 59%. Człowiek, który zarabia najniższą pensję, tak, dostaje 59%, a 41% to jest obciążenie jego pracy. 41%. To w tym przypadku... Mam nadzieję, że będziemy nad innymi również tematami pracować w tym parlamencie i zmieniać... Ale od tego trzeba zacząć, panie, ale panie pośle. ...i system podatkowy. Na razie zaczynamy, panie redaktorze, od realizacji naszych obietnic wyborczych. Niestety, miałem nadzieję, że tego nie zrobicie. Miałem nadzieję, że tego nie zrobicie. Dlatego, że wybrali nasz program. A w naszym programie było 500 zł. Był program 500+, w naszym programie. Wobec czego to trzeba zrobić na początku, ale na przykład system emerytalny ZUS to też jest rzecz, którą trzeba zreformować. Wywalić i to będzie, i to będzie. Panie redaktorze, ja się zasadniczo zgadzam z tym, co pan mówi teraz, natomiast na pewno w parlamencie będzie musiała się odbyć duża debata, nie tylko między posłami, senatorami, ale również z ekspertami, co zrobić. W moim przekonaniu to Polacy powinni po prostu w referendum Polacy powinni wybrać, w jaki sposób sobie wyobrażają przyszłość systemu emerytalnego. Bo oczywiście Polacy są socjalistami, jak i cała Europa. No, ale wyciągają żyjemy w demokracji, ale wie pan, jeżeli się ludziom pokaże, a trzeba to po prostu pokazać, że ten system taki, jaki jest, nie jest w stanie dłużej funkcjonować. Panie, chodzi. Chcecie po prostu doprowadzić do totalnej katastrofy finansowej, bo wtedy, jak mówi stare powiedzenie, ludzie zachowują się rozsądnie tylko wtedy, gdy już w żaden inny sposób nie mogą się zachowywać. Ale dajmy chwilę panu radnemu i zrobimy sobie małą przerwę. Panie pośle, wystarczy wprowadzić jakąś naukę podstawowej wiedzy ekonomicznej dla Polaków natychmiast, żeby każdy przeciętny Polak zrozumiał, że budżet państwa, samorządu i tak dalej, to są jego pieniądze. Zakładacie, i to 500 złotych. Przyjmujecie błędne Panie pośle, założenie, pan bardzo dużo mówił. Ja się nie zgadzam czas, z założeniem, że Polacy są, że Polacy źle myślą i nie potrafią myśleć. Polacy potrafią myśleć. Oczywiście, że potrafią myśleć i potrafią spróbować odzyskać swoje pieniądze, bo to 500 zł to jest pieniądz każdego ciężko pracującego Polaka, więc po prostu tylko nie rozumieją jeszcze, że to jest odzyskany pieniądz. Przynajmniej tak większość Polaków nie rozumie tej zależności. I zamiast niszczyć państwo, zwiększyć budżet i tak dalej, wystarczy pokazać Polakom, że to są ich pieniądze i wtedy każdy zacznie rozumieć, że zamiast pobierać pieniądze, trzeba te pieniądze po prostu nie oddać państwu. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Co wy tam kombinujecie, co? PiS z tym samorządem.
bo słuchy chodzą, że tak. Wybory trzeba zrobić, żeby PSL dobić. Naprawdę, za patent to odcięcie, ja tylko powiem, że słuchacze może nie wiedzą, jest coś takiego, co się nazywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ma dyrektorów wojewódzkich i kierowników powiatowych. I PiS właśnie odciął PSL od stanowisk, co oznacza, że myślę, podejrzewam, że spora grupa działaczy PSL-u terenowych przepisze się do PiS-u. Naprawdę. Także PSL traci przyczółki. Nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Zobaczymy. Jak PZPR-owców przyjmujecie, to PSL-u nie przyjmiecie. No co, bez przesady. Co jeszcze? Wybory przyspieszone. Ale cały czas jest temat reforma tego całego ustroju samorządowego. Bo gwizdek nam województwo, powiat i gmina. Czy trzy stopnie samorządu są zapisane w konstytucji? Wobec czego można zmienić konstytucję. Gdybyśmy chcieli zmienić te trzy stopnie, inaczej to sformułować, to z pewnością wymagałoby zmiany konstytucji, żeby zmienić konstytucję, no to tak naprawdę musi być konsensus ponad podziałami w parlamencie, bo no nie ma innego wyjścia. No, większości konstytucyjnej PiS nie ma, musiałby dobrać do czegoś takiego partnerów, którzy by pozwolili na zmianę konstytucji, więc jeżeli dojdzie do zmiany konstytucji w tym zakresie, to będzie wypracowane przez parlament. Załóżmy, jestem w komisji samorządu terytorialnego i zapisałem się do podkomisji właśnie do spraw ustroju samorządu terytorialnego i w tej podkomisji na pewno będziemy analizowali kompetencje samorządu i być może jakieś korekty nanosili. Na razie nie słyszałem o planach zmiany konstytucji w tym zakresie. Dobrze. I nie mamy, póki co nie mamy tego jako Prawo i Sprawiedliwość w programie Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. Czy to jest słuszny postulat, czy uważa pan, że nie? Ale jaki czyli postulat? Wycięcie jednego szczebla w tej drabince samorządowej. Ja byłem przez wiele lat radnym powiatowym, byłem starostą i wiem, znam kompetencje, podział kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. I na pewno jest tak, że powiaty są z jednej strony daleko od mieszkańców, bo zwykły mieszkaniec powiat kojarzy tylko z urzędem komunikacji, jak potrzebuje jakąś decyzję budowlaną czy coś, to wtedy korzysta, a tak to zazwyczaj nie ma styczności z powiatem. Natomiast powiat zarządza taką jedną z najbliższych mieszkańcom kompetencji, to jest zarządzanie drogami powiatowymi. I pod tym to jest rzecz, która pan radny jest z gminy wiejskiej, więc pan przypuszczam, że w każdym powiecie w Polsce jest takie same spostrzeżenie. Z jednej strony to powiat zarządza drogami powiatowymi, ale z drugiej strony dla mieszkańców zwykłych to wójt jest odpowiedzialny za stan tych dróg. I oni idą do wójta z pretensją, że jest niepodśnieżane, że są dziury w drodze i tak dalej. Powiaty przeważnie w dzisiejszym układzie są dosyć biedne, biedniejsze od gmin. To wynika z systemu podziału pieniędzy. I powiaty, drogi powiatowe są często w złym stanie. Wobec czego tutaj często jest taka sytuacja, że drogi gminne są w lepszym stanie niż powiatowe. U nas akurat na terenie powiatowo-miejskiego to nawet drogi wojewódzkie są w gorszym stanie niż powiatowe i gminne, wobec czego jest pewien paradoks w tym wszystkim. Ale do czego zmierzam? Oczywiście ja teraz będę wyrażał proszę tego nie odbierać jako program Prawa i Sprawiedliwości, tylko moje spostrzeżenia i człowieka, który ma duże doświadczenie samorządowe. Oczywiście ja bym się nie przywiązywał do powiatów. To znaczy na poziomie powiatu musi być jakiś szczebel administracji, ale może to teoretycznie mógłby być to poziom rządowy, czyli na przykład urząd rejonowy, czy nie wiem, starosta powoływany przez wojewodę do zarządzania pewnymi sprawami, które muszą być na poziomie takim, nie wiem, geodezja, Komitet powiatowy PZPR. Prawa i Sprawiedliwości. Nie. No, mówimy o samorządzie. I no, chciałbym poważnie rozmawiać, bo jeżeli mamy sobie żartować... Nie, no, poważnie rozmawiajmy, ale no, przecież nie nadywajmy się, no.
powiat mógłby być też jako na przykład związek gmin, ale na pewno pewne kompetencje trzeba by oddać gminę. Ja uważam, że drogi gminne spokojnie można, no niektóre z nich, jakieś ważniejsze arterie przekazać województwu, a większość powinna być rozdana razem z pieniędzmi na ich utrzymanie gminom. Jedna uwaga, mamy szkolnictwo, spokojnie bez powiatu moglibyśmy sobie poradzić. No właśnie, mamy na przykład edukację. I mamy ciekawą sytuację, bo w jednym budynku możemy mieć gimnazjum i liceum, prawda? Możemy. Możemy. Aczkolwiek z mojego doświadczenia rzadko, bardzo rzadko się to zdarza. Ale być powiaty, w których się to często zdarza. Zdarza się. Mamy nawet w tym naszym powiecie takie sytuacje. Kto zarządza liceami, a kto gimnazjami? Gmina i powiat liceum. No właśnie. Ale są też przykłady, że to powiat zarządza gimnazjum, a gmina zarządza liceum. I to na terenie powiatu wołomińskiego też to się jest zdarza. Takie przenikanie kompetencji gminy i powiaty przekazują sobie. Reformować? Tak, oczywiście. Ja jestem za zniesieniem powiatów. Znaczy, powiaty powinny zostać, ale niekoniecznie musi być ale na poziom samorządu. Ale teraz powiedzieć, tak? Panu radnemu. Nie, ja uważam, że powiaty są całkowicie zbędne. Te kompetencje można podzielić pomiędzy gminy i troszeczkę pomniejszone województwa, bo w wielu przypadkach, na przykład w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, współpraca między Bydgoszczą, językiem ministra, nie jest do końca taka, jak być powinna i myślę, że te dwa miasta wolałyby zostać rozbite pomiędzy dwa osobne województwa. Województwo bydgoskie i województwo toruńskie. Jeśli kogoś interesuje tematyka samorządowa, warto zajrzeć do ustaw, które opisują ustrój samorządowy, czyli ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, jak tam się organizuje, co się organizuje. Otóż ja uważam, że taki pomysł, to jest pomysł, nie jestem do niego przekonany, nie przywiązuję się bardzo, że jak najbardziej trzeba wywalić w kosmos jeden szczebel. Gminę trzeba wywalić w kosmos, zostawić powiat. To oczywiście wiąże się z jedną rzeczą. Otóż pytanie, iloma sprawami musi się zajmować samorząd? Czy na przykład samorząd musi się zajmować, tak jak obecnie, opieką społeczną, czy też nie można robić czegoś takiego, co się nazywa outsourcing? Na przykład mamy w budżecie, powiedzmy, 5 milionów na opiekę społeczną. Tak jak w Radzyminie siedzą tam 4, czy 5, czy 10 pań, które się zajmuje tym. Istnieje sobie tak. Caritas, Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tak dalej, i tak dalej. Koszty funkcjonowania fundacji to jest 5%. Oddać fundacjom, niech wolontariusze zasuwają, niech fundacje zarządzają tym. Będzie to tańsze i efektywniejsze. Powiem szczerze, tak skomentuję, no przechodzimy już na zupełnie filozoficzne rozważania, bo to... Pozwólmy sobie na to. Ale to są nierealne w dzisiejszej Polsce zmiany. No ja sobie jeśli nie wyobrażam... Jeśli o czym się zacznie rozmawiać, to nie będzie w ogóle efektu. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie było szczebla samorządu na poziomie gminy. To w ogóle jest fikcja i nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek siły politycznej, która by z takim postulatem chciała wystąpić, wobec czego no naprawdę rozmawiamy o gdybamy w obłokach, abstrakcja, która nie ma szans powodzenia. Ustawa o samorządzie gminnym na przykład pozwala na tworzenie takich... Pan redaktor proponuje likwidację w ogóle szczebla samorządu gminnego. No to jest nierealne. Dobrze. Mieszkańcy na wsi są szczególnie przywiązani, myślę, do swojej gminy. Ale w miastach też. No, to by oznaczało, że likwidujemy miasta. No, dokładnie. No. To jest w ogóle nierealne. No, nie ma takiej opcji. Nie ja ma takiej, rzucam. Ani ja zgody, rzucam. Ani to nie, można nie ma siły politycznej, która to powie. Okay. Ani mieszkańcy się na to nie zgodzą. Pewnie się nie zgodzą. Więc po co na siłę ich uszczęśliwiać? Nie na siłę. Po prostu wykazać, co się bardziej opłaca. Tu chodzi o kasę. No to myślę, tu chodzi o kasę. Utrzymanie rad powiatów to jest olbrzymia kasa, na przykład miesięcznie i rocznie. A te rady są zbędne. Zgadzam się z tym. Rady powiatu mogły na przykład, bo można różne konstrukcje sobie usnąć. Ja w tej chwili nie mam jakiejś takiej, którą bym chciał forsować, bo też nie ma w tej chwili w ogóle rozmów na temat likwidacji powiatów, czy jakichś tak drastycznych reform w administracji. Mamy telefon.
Ale rada powiatu mogłaby się składać z przedstawicieli gmin wchodzących w skład. Taki jakiś po prostu. Ja mam tylko pytanie. Jedna prosta. Wie pan, panie pośle, jaka jest najmniejsza gmina w Polsce? Ilu ma mieszkańców? Krynica Murska, 1500 ludzi. Ilu jest tam radnych? 15. Dla 1500 ludzi. To jest więcej niż w San Francisco. Ale nie likwidujmy gminy, możemy w takiej gminie zrobić mniejszą radę. Dobra, mamy radę. Telefon, prezydent Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz. Witamy pana prezydenta. Witam pana, witam państwa. Witam. Rozmawiamy sobie dzisiaj o samorządzie, o różnych rzeczach, o programie 500+, ale ponieważ o programie 500+ rozmawialiśmy w pierwszej części, teraz sobie rozmawiamy o reformie samorządowej, jak ten samorząd zreformować, co zmienić i tak dalej. Z pańskiego doświadczenia, jakie są największe problemy? Z czym macie największe problemy poza tymi ludźmi, którzy niszczą mieszkania komunalne? Nie, oczywiście, to znaczy jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie samorządu, problemów jest cała masa i my sobie z nimi radzimy. Myślę, że reforma samorządowa była najbardziej udaną reformą po 1989 roku i gdyby nie gminy, to rzeczywiście Polska nie wyglądałaby najlepiej. My naprawdę radzimy sobie z rzeczami, z którymi wydawało się, że gminy nie mają prawa sobie poradzić. Ale problemów mamy całą masę, ale chyba największym problemem gmin, bez względu na rządy, jakie do tej pory w Polsce funkcjonowały, to jest przekazywanie zadań na barki samorządy bez odpowiedniego finansowania. Przy programie 500+, zobaczymy jak będzie, bo te 2% może przy jednych gminach wystarczy, czy w niektórych gminach słyszę, bo niektóre gminy, koledzy samorządowcy zrobili wyliczenia, że im wychodzi około 4%. Jak będzie, zobaczymy. Ja jedna uwaga do programu 500+. Proszę państwa, większość samorządowców w Polsce na temat programu 500+ dowiaduje się z telewizji, z radia i z radia internetowego. My nie mamy żadnych wytycznych, żadnych informacji, nikt z nami żadnych konsultacji nie prowadził, żeby była jasność. Jestem szefem Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego, członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Ja o programie 500+ dowiaduję się z telewizji i z radia. I teraz wracając do tych zadań, które na nas są jak gdyby przekazywane. Moja gmina, czyli miasto Nowa Sól, powiatem, bo udało mi się zorganizować kolegów samorządowców, poszliśmy do Trybunału w roku 2014, czyli jak widać ten Trybunał rzeczywiście ma duże problemy, żeby rozpatrywać sprawy dosyć sprawnie. Jesteśmy w Trybunale, buntujemy się przeciwko temu, my tracimy ogromne pieniądze, samorządy wyliczyły, że około 8 do 12 miliardów złotych tracą samorządy ze względu na przekazywanie zadań własnych bez ich finansowania. Ja jeden przykład podam. Zadaniem zlecone jest na przykład prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Gdyby, myślę, że 90% samorządowców przyzna mi rację, gdybyśmy mieli finansować Urzędy Stanu Cywilnego z tych pieniędzy, które dostajemy od wojewody, czyli od rządu, to mniej więcej w okolicach lipca, sierpnia wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce powinny być zamknięte. Więc to jest podstawowy problem, bo ja nie mówię o mieszkaniach socjalnych, o drogach, wiadomo, to robimy, ale jeżeli rząd dalej będzie zrzucał na nasze barki zadania bez finansowania, to będzie dramat. Dobrze, drugi temat, panie prezydencie. Zastanawiamy się nad tym, czy jest potrzebny taki właśnie jak obecnie funkcjonujący system szczebli administracji samorządowych, czyli gmina, powiat, województwo. Wiele głosów od wielu lat to głosy mówiące, że nie potrzebujemy powiatów. Nie potrzebujemy powiatów, może w jakiejś szczątkowej formie, tak jak przed chwilą mówił o tym pan poseł. Natomiast generalnie trzeba zlikwidować jeden szczebel samorządowy. No i dobrze byłoby również przeprowadzić jakąś reformę chociażby w liczbie radnych w gminach. Czy uważa pan, że należy zacząć o tym poważniej rozmawiać, zastanawiać się nad taką reformą, czy zostawiać wszystko jak jest? Nie, myślę, że trzeba rozmawiać. Tak jak powiedziałem, reforma samorządowa to jest udana reforma. Proszę mi wierzyć, w 1989 roku nie było lepszej reformy. Ale 25 lat to jest wystarczająco długo, żeby naprawiać nawet to, co było dobrze zrobione. Przecież nie ma rzeczy doskonałych. Samorząd trzeba poprawić. Moim zdaniem
przewag samorządu powiatowego rzeczywiście wymaga reformy. Ja bym może nie poszedł tak daleko, że jednym cięciem likwidujemy powiaty, bo to by było zbyt duże uproszczenie. Ja osobiście jestem za likwidacją powiatów, ale jestem ostrożny, nie z dnia na dzień i nie rewolucyjnie, bo trzeba zastanowić się nad tym, kto przejmie zadania powiatu. Ich jest też dosyć sporo i to trzeba zrobić rozważnie, trzeba przygotować reformę administracyjną. Może zmniejszyć liczbę gmin. Ja wiem, że to, co w tej chwili mówię, jest nie takie popularne, bo takich gmin bardzo małych, które naprawdę sobie nie radzą, jest trochę w Polsce. Szczególnie gminy obarzankowe, tak, wokół miast, które no, naprawdę wymagają reformy. Wydaje mi się, że gdyby, tak jak dzisiaj, oddaje się to w ręce mieszkańców, mówię, słuchajcie, zagłosujcie, no to połączymy gminy. To się nie udaje. No, Zielona Góra się połączyła w tej chwili, jest większe od Poznania, jeśli chodzi o powierzchnię, tak? Czyli z gminy miejskiej stała się gminą o ogromnym obszarze, gdzie są obszary wiejskie. To nie jest łatwe. Więc reasumując, jestem za reformą samorządową, ale rozważną, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Powiaty, jeżeli likwidować albo ograniczać ich kompetencje, to trzeba się zastanowić, kto te zadania przejmie, a nie jednym cięciem likwidować powiaty. Bardzo dziękuję. Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli. Dziękujemy, panie prezydencie. Czyli zmieniać, reformować. Dlaczego ja mówiłem o tym, że ten mój pomysł likwidacja gmin? Otóż, a zostawić powiat. Bo to jest pytanie, czym się samorząd zajmuje. Jakby konsekwencja, rozwinięcie tego pytania. Po cholerę zajmować się tyloma sprawami. No jak powiedziałem, na przykład opieka społeczna. Oczywiście to wymaga reform fundamentalnych, ustrojowych w całym państwie, bo nie widzę potrzeby, żeby również szkolnictwo i tak dalej. Jestem zwolennikiem prywatnego szkolnictwa, całkowicie oczywiście. Dla wszystkich, wszystkim wyszłoby to na dobre. Przede wszystkim mniej osób by głosowało na różne partie socjalistyczne. No ale to jest inna rzecz. Więc reforma jak najbardziej tak. Ale chociażby jedną rzecz w tej chwili można zrobić. No przecież no, chociażby to ograniczenie liczby radnych. To nie wymaga zmiany konstytucji. Ja myślę, że znaczy to jest troszeczkę populistyczne ograniczanie liczby radnych. To nie jest największy problem samorządu, liczba radnych. Oczywiście w takiej gminie małej jak 1500 mieszkańców, 15 radnych, to może być dużo. Natomiast 5000, tak? Natomiast 5,5. Natomiast weźmy 15 radnych, no. Nie wiem, jakieś miasto około 30-40, jak Radzymin, Ząbki. To ta liczba radnych mniej więcej odzwierciedla to te rejony, w których jest radny, to jest, nie wiem, 1000-1500 osób, 2000 z jednym radnym, to jest moim zdaniem odpowiednia, taka adekwatna liczba. Natomiast jaki jest problem większy? No to jest populistyczne mówić o ograniczeniu. Oczywiście to można zrobić, ja nawet zagłosuję, tylko że nie zajmujmy się rzeczami, które są mniej istotne. Bardziej istotne na przykład byłoby to też, co myślę, że tu się zgodzimy, właśnie ograniczanie ilości biurokracji, ilości spraw, którymi zajmuje się samorząd niepotrzebnie. Są rzeczy, które są w ogóle niepotrzebnie wykonywane. Możemy tutaj gdzieś tam w innych miejscach, bo pan redaktor uzna, że 95% działalności państwa trzeba zwinąć i tylko w 5% działać, a ja może mam troszeczkę inny ten układ procentowy, ale gdzieś tam się na pewno zgodzimy, że trzeba ograniczać biurokrację i ograniczać liczbę niepotrzebnie wykonywanych zadań, które są zbyt mocno opisane ustawowo. Które? Zbyt mocno. Dobrze, które należałoby ograniczyć? Szybciutko, bo no, kończy nam się pierwsza godzina. Ja mam największe doświadczenie jako starosta, więc mówiłem w tym zakresie. Prawo budowlane, decyzje, wydawanie decyzji budowlanych. No ale prawo na budowlane nam się już trochę zmieniło, prawda? No, ale to jest... Nie, początek. Ale to nic się nie zmieniło. Ja powiem, to co się zmieniło, to jest tylko skomplikowanie jeszcze bardziej, bo okay. Spowodowanie... Skomentuję, bo dobrze. Była wielka akcja. Ja powiem szczerze, nawet ja, PiSowiec, liczyłem na to, że Platforma uprości prawo budowlane te 8 lat temu, jak oni doszli do władzy i zapowiadali, że to zrobią, ale przez 8 lat się nie doczekałem. A to, co zrobili, to znaczy, że można budując dom, zbudować go na zgłoszenie, a nie na decyzję budowlaną, utrudnia tylko życie ludziom. Może troszeczkę staroście upraszcza, bo starosta nie musi wydawać decyzji budowlanych, ale człowiek, który buduje dom i chce go wybudować na zgłoszenie, to jak zgłosi budowę domu, to potem nie ma formalnej możliwości zmienić projektu w trakcie wykonywania pracy. Chore.
na decyzję budowaną, chociaż może to zmienić. Ale procedury, które musi wykonać, żeby budować dom, procedury, które starosta musi zrobić, są okropnie długie, niepotrzebne. Co jeszcze wyciąć? W zakresie działalności starostwa mnóstwo rzeczy jest, które można zrobić prościej, łatwiej, w każdym jednym zakresie. Jest 20 parę kompetencji na każdym poziomie. Co można zrobić prościej? W każdym miejscu, gdzie się wydaje decyzję, można to zrobić w prostszy sposób praktycznie. Czyli zero konkretów. Nie wiem, ale no zero konkretów. No, ochrona środowiska, tam też jest mnóstwo decyzji, mnóstwo różnych procedur, zbyt skomplikowanych. Jedyną może nieopisaną, praktycznie w ogóle nieopisaną kompetencją poszczególnych szczebli samorządu, to jest polityka prorodzinna. Tam nie ma tego kajdana takiego, który mówi, co mamy robić po kolei. Natomiast w poszczególnych innych działalnościach jest to wszystko tak opisane, dobra, że dajmy głos, nie da się zrobić prościej. Dajmy szansę panu radnemu, bo kończymy tę część. Jest tyle przeróżnych problemów i tak dalej, ale panie pośle, już rządzicie jakiś czas i nadal żaden problem nie został rozwiązany. Pan tutaj mówi o procedurach. Ale dajmy powiedzieć. W tym tempie, w jakim my pracujemy, to do tej pory żaden parlament nie pracował. Dobra, to się zgadza. Że... Nakładacie teraz kolejny jakiś papierek, dobrze, bo co? Trzeba będzie wydawać te ale panie radny, złotych. Szanowny, co w tych kompetencjach gminnych na przykład można spokojnie wrzucić do kosza albo uprościć? Co, żeby było taniej? Ale co bym chciał, rozumiem. Tak, tak? No tak, oczywiście. W momencie, no to tak jak pan redaktor tutaj wspominał, wystarczy urynkowić i oświatę, i służbę zdrowia, tak aby gminy nie musiały się tym zajmować i zaraz będzie łatwiej, taniej i przyjemniej. Więcej pieniędzy zostanie ludziom w kieszeni. Oczywiście, wystarczy wolny rynek wprowadzić w tych obszarach. No tak, ale to do tego jest potrzebna jakaś edukacja ekonomiczna w szkole od podstawówki. Wspominałem wcześniej o tym, że od podstawówki, bo ludzie nie rozumieją, nie łączą tego, że im się zabiera pieniądze z tym, że ktoś im później coś daje i myślą, że państwo daje jakieś swoje pieniądze. Tak zwane państwo to jest system bandycki służący do okradania ludzi. No nie rozumieją tego, bo inaczej nie głosowaliby na was, bo by wiedzieli, że to jest po prostu jeden wielki rabunek. Ich ekonomiczny szwindel. Nie ma żadnego szwindlu, nie ma żadnego rabunku. Ludzie na nas głosują, bo uważają, że ten program jest słuszny i dobry. Program Rodzina 500+, od którego zaczęliśmy i pewnie być może skończymy, to jest naprawdę bardzo dobry program, który spowoduje w Polsce więcej urodzeń. I to jest jego główny cel. Nie jest to program socjalny, bo wiem, że pan redaktor nie lubi socjalizmu. Nie jest to program socjalny, tylko jest program nakierowany na demografię, na wzrost liczby urodzeń. Inseminacyjny. Każda jedna rzecz, która jest w tym programie, jest nakierowana na to, żeby się urodziło więcej dzieci. Na przykład to, co Platforma zgłaszała dzisiaj, było bezsensowne pod tym względem. Platforma chciała, żeby dawać pieniądze na wszystkie dzieci. Dawanie pieniędzy na wszystkie dzieci nie ma sensu, nie ma tego sensu. To tylko by było dodatkowe wyrzucenie pieniędzy właśnie. Znaczy, na pewno trafiłyby to pieniądze do rodzin i tak dalej i zostałyby jakoś spożytkowane, ale... My się dziwimy, że ludzie nie rozumieją, a tutaj pan poseł tego również nie rozumie. Dobra, musimy kończyć, proszę państwa. Żegnamy się z posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Samorządowcem wieloletnim Piotr Uściński oraz radnym niewielkiej, ale bardzo, bardzo sprawnie działającej gminy kujawsko-pomorskiej Osie. Do tego malowniczej zapraszam do gminy Osie, szczególnie do miejscowości Tleń. Robert Bocian, tak. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Witamy, są nowi goście i jeden gość bardzo nowy, po prostu pokradztwo. Marek Chrzanowski, redaktor naczelny Wieści Podwarszawskich, postanowił zalać nam sprzęt wodą, w związku z czym Rafał Otoka-Frąckiewicz, pitulog, musi trzymać sprzęt w górze, bo inaczej wszystko szlak trafi, i Jan Fior, który patrzy na to wszystko z obrzydzeniem. Nie tak bardzo. Na ten samorząd nie patrzę z obrzydzeniem. Witam państwa w Radio Prusy. A ja chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że wylałem wodę, ale myślę, że w ten sposób
zaznaczę swoją obecność w dzisiejszej audycji. Tak, to trzymać na dłużej. Nie, zaraz, będziemy sobie słuchać, będziemy słuchać, co ma do powiedzenia poseł, który był wicemarszałkiem pewnego województwa, samorządowcem z doświadczenia. To będziemy mieli też przy okazji trochę czasu, żeby wytrzeć to. To co, odpal, poseł Ryszard Galla. Czy należy zreformować samorząd terytorialny, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Znaczy, na pewno 25 lat funkcjonowania samorządu daje także powód ku temu, aby pewne rzeczy zreformować, czy też może udoskonalić, to będzie takie lepsze słowo. I tutaj głównie zwróciłbym uwagę na określenie zadań jako zadań własnych samorządów w poszczególnych poziomach, czy to gminy, powiatu, czy też województwa. Trzeba byłoby zweryfikować, a za tym także i dochody własne samorządów, żeby samorządy stały się bardziej samorządami, które mogą pewne rzeczy planować, a nie są uzależnione od tego, jaki jest rząd, jaki jest pomysł rządu na to, jak mają funkcjonować samorządy. Czyli większa autonomia z bardzo konkretnym, powiedziałbym, dochodami własnymi i określonymi zadaniami. Co oznacza ustawa o aglomeracjach dla lokalnych samorządów znajdujących się w pobliżu dużych miast, na przykład Opola? No, w tej chwili to oznacza dużo problemów, wiele niebezpieczeństw, że chęć zwiększenia terytorium dużego miasta, miasta, które nie jest miastem gminą, a raczej miastem prezydenckim, powoduje, że ma to się odbyć kosztem sąsiednich samorządów i co najgorsze, może to się odbyć także bez jakichkolwiek uzgodnień z samorządami, czyli no, powiedziałbym troszeczkę tak na zasadzie, no ja sobie zaplanuję, ja sobie ustalę, składam wniosek do kancelarii premiera i uzyskuję tutaj na to zgodę. Myślę, że jest to wielki problem, aczkolwiek no, mamy także i taką sytuację, że takie duże miasta łącznie z sąsiednimi gminami mogą funkcjonować w ramach aglomeracji, czy też nawet w tej chwili przyjętej nowej ustawy metropolitalnej, która daje możliwość współpracy takich samorządów jak miasta prezydenckie z sąsiednimi gminami. Więc na pewno myślę, że w tym temacie też jest wiele do zrobienia, bo chociażby, o którym pan mówił, panie redaktorze, w tym przypadku Opola i sąsiednich gmin, no wydaje mi się, że ten sposób i takie podejście do rozszerzenia granic dużych miast no jest nie najwłaściwsze. No Rzeszów też jest dobrym tego przykładem, prawda? Rzeszów no też... tak, ale Rzeszów, mogę powiedzieć, panie redaktorze, jest całkiem innym przykładem, czy też przypadkiem, który nie może być przeniesiony na inne miasta, czy też na inne sytuacje. Na pewno nie ma tutaj znaku równości pomiędzy Rzeszowem a Opolem. No dobrze. Trzeba ten samorząd zreformować, trzeba się zastanowić, co zmienić, jak. Ja jestem zwolennikiem, to o tym w pierwszej godzinie mówiłem, likwidacji jednego szczebla samorządowego. Bardzo mi pasuje... A którego możesz przypomnieć? Bo... Gminę. Ja bym zlikwidował gminę. Gminę? Ja powiat. No dobrze. To jest też pytanie tak naprawdę, czym się gminy zajmują. Co chciał zlikwidować kiedyś. Czym się gminy zajmują, jakie są zadania własne. Jedna rzecz ciekawa, bo teraz się właśnie dowiedzieliśmy, zanim weszliśmy na antenę, redaktor Marek Chrzanowski od kwietnia do lipca będzie raczej niedostępny, bo ze względu na to, czym się zajmuje... Będzie siedział. Możliwe, że będzie siedział, bo ma sprawy, tak? No, redaktor przyjrzał się samorządowi, napisał i jest ścigany. To znaczy, powiem tak, ktoś, kto chyba chce się tematem zająć w miarę uczciwie, narażony jest na to, że będą próby wyciągnięcia konsekwencji. Ale to jest inna sprawa, ja tylko może na wstępie, żebyśmy... Za co cię ścigną? Za całokształt. Tak, tak to zostawmy. Są to wszystko tematy samorządowe. No, ktoś się z kimś nie zgadza, albo z czymś, albo są to jakieś pomówienia. No, Klębów jeszcze nie, ale jesteśmy na dobrej drodze. To znaczy, zmienił się tam, jest nowy wójt, także wójt patrzy na nas łaskawszym wzrokiem i być może tam będzie spokojny. Natomiast mam taką zaprzyjaźnioną gminę, o której
każdorazowo, ilekroć napiszemy, dostajemy kolaborat na 4 albo na 5 stron z prośbą o poświętne. A, poświętne, no tak, tak. Ja mówię cały czas o powiecie wołomińskim, ale jakby odchodząc od jakichś tam naszych spraw, ja tylko jednym zdaniem powiem. Ja jestem wyznawcą idei, że jeżeli przyszłoby nam likwidować, albo mielibyśmy taką możliwość likwidowania, to przede wszystkim powiat, dlatego, bo w mojej ocenie jest to strasznie sztuczny twór, który zabrał wszelakie możliwości rozwoju gminom, a oprócz rozwoju pieniądze. To, co, o czym niedawno mówił były starosta powiatu wołomińskiego, że chętnie by oddał Wydział Budownictwa, to chciałbym tylko przypomnieć, że Wydział Budownictwa, Geodezja i Wydział Komunikacji to są te trzy wydziały, które przynoszą powiatowi największe zyski. Także powiat niczemu nie służy. To jest tylko przekaźnik pieniędzy z województwa i to jest to, co zabiera gminom ich pieniądze. I on tylko kumuluje rzesze urzędników, bo z każdym rokiem, z każdą kadencją liczba urzędników zwiększa się mniej więcej o 1/3. Twierdzi się, że powiatowi przybywa zadań, ale to z tymi zadaniami uważam, że doskonale by sobie poradziło i województwo, i gmina. No, zaraz przejdziemy do tego ciekawego tematu, czyli wycinka PSL-u, no. Bo wycinka PSL-u jest fajna. Cieszymy się z tego, że PSL jest wycinany. Natomiast jest wycinany własnymi łapskami tak naprawdę. Tak, ale jeszcze zatrzymajmy się. Pytanie jest podstawowe. No tak, ale ja mogę czym się ma zajmować samorząd? No. Znaczy samorząd, ja zadam pytanie uzupełniające takie. Mhm. Kiedy powiaty powstawały, mówiono, że to usprawni działanie państwa, działanie samorządów, a de facto stało się inaczej. To było, kiedyś powiaty działały za komuny, tak? Czym się różni te powiaty komunistyczne, które działały, od tych, które teraz nie działają? Szczerze, według mnie tam był gospodarz, a tu jest władza. I to jest zasadnicza różnica. Czyli co, za komuny był gospodarz jednak? Ja nie mówię o czasach komuny, mówię o dużo dawniejszych czasach. Natomiast teraz to jest tak, że na przykładzie powiatu wołomińskiego można powiedzieć, że powiat w pewnym momencie stał się ulem dla tych, którzy dzisiaj po zmianie władzy wrócili do Warszawy. Wyjaśnienie. Dwóch wicewojewodów pisowskich przezimowało w urzędzie w Wołominie. Bardzo teraz dużo jest takich nazwisk. Paru działaczy pisowych też przezimowało za kadencji poprzedniego burmistrza pana Madziara, bo już nie jest burmistrzem. Teraz, ponieważ PiS nie rządzi w Wołominie, chłopcy zostali przerzuceni na front walki i są część z nich w Pruszkowie. W zaprzyjaźnionej gminie. W zaprzyjaźnionej gminie, tak. Rozumiecie państwo, czujecie tę ironię, tak? Mafia wołomińska i mafia pruszkowska. Starostą powiatu wołomińskiego został człowiek, który był dyrektorem mafii. Nie, takiego mającego powstać muzeum w Osowie. O, to muzeum powstaje już od paru lat. Tak. Kiedy są przewidywane plany muzeum, że będą? Za 5 lat? Za 10? Tego nie wie nikt, bo jak zwykle brakuje środków, ale jest idea, jest myśl złota, także. Oraz etat. I urzędnicy, którzy teraz. Etatów jest kilka i wyposażenie, bo nim były dyrektor zaczął funkcjonować, z kasy gminy Wołomin były wydatkowane znaczące środki na zakup sprzętu typu komputery, kserokopiarki, rowery. Ale skoro oni byli samorządowcami, tak, w Wołominie, co oni teraz Pruszkowie robią? Bo też to jest, są samorządowcami. No dobrze, no ale to trochę, to są dwa różne miasta, oddalone od siebie o ile? No 50 kilosów, 70. Nie, 50 jest do Warszawy. Ale to nie jest, przepraszam, że to nie jest ważne. Ważna jest idea. Ale samorządowiec kojarzy się ze sobą, która działa dla dobra wspólnego lokalnej i to ludności. Między innymi, dlatego uważam. Wychodzi z tej ludności lokalnej i dla tej ludności działa, go znają, go wybierają i zastanawiam się, jak to możliwe, że to nagle ci ludzie mają poparcie społeczne, że są wybranymi i w Wołominie, i w Pruszkowie. Nie jest poparcie społeczne, to znaczy jest poparcie. No, ludzie przyzwyczajeni u nas są do głosowania na partię. Jeżeli partia wygrywa, no to zabiera wszystko. No. My tutaj rozważamy konieczność reform w gminie, ale wydaje mi się, że gmina jest takim ściekiem, do którego spływają
te wszystkie błędy popełnione w państwie, a podstawowym błędem jest to, że jest nadregulacja, jest jakaś gonitwa ustawowa i jeszcze mało tego, opozycja krzyczy na pozycję, że za mało ustaw uchwala. No, a każda ustawa, no to jest przynajmniej 10-20 osób zatrudnionych w każdej gminie, tam, czy powiedzmy 5 osób zatrudnionych w gminie. No, i ten wzrost zatrudnienia jest wynikiem tego, co się dzieje na wiejskiej. Mhm. Ja chciałem państwu opowiedzieć, no taki może dość egzotyczny przykład, mianowicie kiedyś poznałem Salwadorczyka, to jest, Pan Salwador to jest taki kraj w Ameryce Środkowej i ten pan miał koncepcję, nazywał się Mena, nie pamiętam jak miał na imię, w każdym razie nazywał się Mena i wpadł na taki pomysł, kiedy jego partia, z której się wywodził, wygrała wybory, zaproponował, żeby jedno województwo w Salwadorze, jedną prowincję, najbiedniejszą, liczącą gdzieś około 200 tysięcy ludzi, wydzielić spod władzy, spod podporządkowania władzy federalnej. No i on w tej prowincji wprowadził czysto rynkowe zasady. Efekt był taki, że zlikwidowano wśród tych zasad było tak, była likwidacja podatków, zignorowanie ustaw centralnych, wielu ustaw centralnych, prywatyzacja większości urzędów, czy czynności, które były w gestii urzędów i efekt był taki, że w ciągu roku liczba ludności tej prowincji wzrosła z 200 tysięcy do 800 tysięcy. Ludzie zwabieni tym, że nie ma podatku albo były bardzo niskie podatki, przenieśli się z innych prowincji tam, zaczął się gwałtowny, wspaniały rozwój, inwestycje i tak dalej, no i w pewnym momencie... Jak to się skończyło? No skończyło się tak, że pan Mena musiał się ewakuować, wyjechał do Stanów Cały Zjednoczonych. Cały świat go poszukuje. Gdzie go poznałem. No, czyli wprowadzono demokrację. No prowadził wolny rynek. Można byłoby większość czynności, które wykonuje gmina, czy które wykonuje państwo, można byłoby prywatyzować, czy zrobić outsourcing, no bo chociażby to już była mowa o oświacie, vouchery oświatowe. Przecież prywatyzacja oświaty niczego nie zepsuje. Wprost przeciwnie, wprowadzi konkurencję, która zracjonalizuje zatrudnienie nauczycieli. Nie może być tak, żeby było więcej nauczycieli. Znam szkoły, dwie, nie chcę mówić gdzie, bo mi szkoda, bo tam są znajomi, którzy są nauczycielami, w których jest więcej nauczycieli niż uczniów. To ja też mogę, może wejdę w słowo. I to należy zlikwidować. Poza tym trzeba byłoby skończyć może z tymi pracami patronackimi. W ten sposób, jakby się sprywatyzowało, nie byłoby tych patronackich prac, gdzie właśnie wojewoda, jak przegrał wybory, to jest ekspertem kilkunastu gmin gdzieś tam w powiecie i z każdej gminy ciągnie tam sobie, nie wiem, 1230 zł. No i nie wiadomo po co. Niczego nie doradza, tylko psuje. Przechowuje się ludzi, tak jak tutaj słyszymy, przechowuje się ludzi z kancelarii prezydenckiej w gminie, a potem z gminy w kancelarii prezydenckiej. To są Jacek Sasin. No na przykład, pan Sasin. Tak, wielu takich jest. Tak. Zresztą pisała o tym Gazeta Wyborcza. Ja tylko, jeżeli mogę, bo już tak a propos tych szkół, ja znam taki przykład ze świętego powiatu wołomińskiego, gdzie w budynku szkoły publicznej znajduje się szkoła prywatna i szkoła funkcjonuje już przynajmniej od roku i nikt oprócz nas, czyli mojej redakcji, nie wiedział o tym, że jest to szkoła prywatna. No bo to pewnie jest tak prywatna jak większość fundacji w tym kraju, które są fundacjami budżetowymi. A tutaj padła propozycja zlikwidowania jednego ze szczebli, mianowicie szczebla powiatowego. Tutaj ten pan, który tutaj siedział, nie wiem, zdaje się poseł na Sejm, tak? Tak. Powiedział, że to należy prowadzić etapami i ja sobie nawet wyobrażam, jakie etapy on by chciał przeprowadzić. Najpierw by zlikwidował PO, a potem wiaty. Prawda, te PKS. I razem byłaby likwidacja powiatu. Tak. No powiaty są zupełnie zbyteczne. Po co powiaty są? Albo powiaty, albo gminy. Ale czy to nie jest też tak, że te powiaty i te gminy to wszystko funkcjonuje dlatego, bo to są takie rzesze ochotników, druhów do pracy, no że właśnie, po prostu trzeba im zapewnić. Poczekaj, bo to się pojawia ciekawa kwestia. Ty padło stwierdzenie, że gminy to jest ściek.
do którego wszystko spływa. No, tymczasem nie obrażam gmin, bo gminy to są właściwie jedyne szczeble, które coś robią, rzeczywiście. Okay. Ale one robią ponad tak, siły. Ale de facto gminy powinny być miejscami, w którym wyrastają politycy, którzy później rządzą krajem. Czyli po prostu, jeżeli w gminie się sprawdził, zostaje tam burmistrzem miasta, miasteczka, dostaje poparcie, którzy na poziomie miasteczka stwierdzają, chcemy żyć tak jak w tym właśnie, w tym miasteczku, zaczynają go popierać następne miasteczko i w ten sposób pnie się do góry i może zostać politykiem wyższego ale szczebla. Ale osiągnie szczebel niekompetencji, prawda? Książkowy przykład. Ja wam powiem tak. A tymczasem wygląda to całkiem inaczej, tak. Czyli po prostu z góry śmiecie, które po prostu tracą rację bytu, trafiają do powiatów i gmin, tak? Mniej więcej wygląda tak. Ciekawą rzeczą jest tą, którą obserwuję od lat kilkunastu, przyglądając się samorządowi, że gmina to jest to miejsce, gdzie radny, potencjalny radny jest najmniej anonimowy, czyli jego odpowiedzialność za podniesienie ręki albo za podjęcie jakiejś decyzji jest największa, dlatego, bo zna go Kowalski z tej samej ulicy, z tego samego placu, z tego samego domu. Mm. W momencie, kiedy przechodzi już szczebel wyżej, mówimy o powiecie, ów radny staje się bardziej anonimowy. Za niego on już sam nie decyduje, decydują ci, którzy pomogli mu się do tego powiatu dostać i niekoniecznie musi być to partia, to może być stowarzyszenie. Natomiast jak już jest się... A nie powinni wyborcy? No, to jest teoria. Tak no tak, ale z radnymi jest... też jest problem, no bo jeżeli znam gminę, w której 30% radnych to są ochroniarze z Biedronki. No to panowie. No, ale to jak taki, się, ja znam no, gminy, jakie to są gdzie... kwalifikacje takiego no, człowieka, który... W gminie po prostu mieszkają tylko ochroniarze z Biedronki, no to wybrali swoich znajomych. Tak, no to... Ja znam taką gminę, gdzie jest i ochroniarz z Lidla i były kierowca byłego burmistrza. Także i też trzeba jakoś z tymi ludźmi współpracować, prawda? Jeżeli są ogarnięci, to mogą być seryjnymi mordercami. To znaczy system wyborczy powoduje to, że jest taki wybór, a nie inny. System ustawodawczy powoduje, dlatego że jest za dużo regulacji. Wszystko jest regulowane. No przecież cmentarze powinny być prywatne. Przecież wysypiska śmieci powinny być prywatne. Urzędy kanalizacyjne powinny być prywatne. Jakieś tam spalarnie śmieci tak samo powinny być prywatne. Dlaczego to musi być w gestii państwa? Dlaczego państwo zawładnęło? Śmieci były i są prywatne, tylko jedną ustawą zamordowano w dziesiątki tysięcy firm śmieciarskich w całej Polsce. Tak? A miało być tak dobrze. No. Wypieprzono ale w kosmos. To jest właśnie ta gonitwa regulacyjna. No, ale wygrały prywatne, czy zostały prywatne, tylko że po prostu duże. Znaczy, żyjemy w takiej epoce, że wszędzie musi być przepis. I kwestia tego, że albo część się ludzi do niego przystosuje, a część go zawsze będzie łamała. Nie ma przepisu, to są kłopoty. Dobra, ale mamy bo o tym chciałem, żebyśmy porozmawiali, bo to jest naprawdę ciekawa historia, która się wydarzyła, czyli wracam. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, wymiana dyrektorów, czyli osób, które zarządzają w województwie i kierowników powiatowych. To jest jedno z tych miejsc, gdzie PSL, moja ukochana partia, co to żywią i bronią, ma swoje macki, taka ośmiornica oplatająca samorząd każdego szczebla. Rzeźnie Winiątek. Jaka rzeźnie ale zaraz, Winiątek? PSL jest bardzo dobrą partią i powinna, i PSL ma dużą rację bytu, tylko nie jako partia socjalistyczna, kolejna partia socjalistyczna, tylko jako partia ziemiańska. Bo to jest partia, która powinna właśnie być partią ziemiańską. Tylko niestety wszyscy, nawet mądrzy politycy PSL-u, boją się tego ziemiaństwa, że zostaną oskarżeni o sprzyjanie kułactwu kułakami de facto, tak? Dlaczego się u nas wciąż te biedę tak hołubi? Znaczy, to nie jest wstyd, dlaczego się muszą wszyscy zajmować biednymi? Uporządkować trochę ten temat. Akurat tą kwestią zajmowałem się jeszcze w zeszłym roku i to, co odpowiedziałeś, wymiana ludzi z PSL-u na ludzi z PiS-u, to jest długoterminowy spisek, przeprowadzony w sposób perfekcyjny. W zeszłym roku jeszcze za kadencji PO i PSL, PSL zgłosiło poprawkę jakąś do jednej z ustaw regulującej sprzedaż ziemi. Tam już, że Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, tego typu rzeczy i... Księżyc.
No to w twoim przypadku ten, pastorzy. Ale do czego zmierzam? Ta poprawka, ta poprawka była jakimś totalnym absurdem i o tym mnie informowali ludzie z PiS-u zresztą, posłowie i nie tylko, bo w tej poprawce były zawarte rzeczy, które ubezwłasnowolniały, powodowały, że chłopi stawali się chłopami pęszczyzianymi znowu. Czyli tak, nie mogą sprzedać swojej ziemi, mogą tą ziemię sprzedać tylko sąsiadom. I to nie wszystkim, tylko jeszcze musi mieszkać tam 5 lat. Nie. Mówisz dokładnie teraz o sytuacji mojej rodziny. No dobrze, jest dokładnie to ja dokończę. Mogą sprzedać tylko sąsiadom, ale tylko tym, którzy mają dłuższą część, wiesz, jak jest ziemia, jest prostokąt na przykład, to tylko dłuższa część prostokąta po dłuższym boku mogą sprzedać i tak dalej. Zlikwidowali jednym wpisem w tej poprawce możliwość odzyskiwania, i to mówimy o ziemianach, tak? Odzyskiwania własności przedwojennych przez przedwojennych właścicieli. Po prostu w tym był taki postup. To była taka czysta. To nie był piec. Właściwie nie. Było to przemyślane. To jest zwykła zawiść. Tu chodzi o to, żeby rozkułaczenie. Ale do czego to prowadziło w finale? Prowadziło do tego, że w tej spółce, o której ty mówisz, w tym urzędzie tamtym rolniczym, w każdej gminie, w każdym powiecie powstało przynajmniej 30-40 nowych stanowisk. Jak się temu przyjrzałem, ci ludzie właśnie z PiS-u zresztą wtedy mi o tym mówili, to po prostu wiesz, że PiS miał to zablokować. Oni byli pewni, ci pisowcy, że zostanie zablokowane i nagle po prostu pewnego dnia jest głosowanie, pyk, cały PiS głosuje za. I kurczę, wiesz, i pewien mending powstał. O co chodzi? Dlaczego ten PiS, mając po prostu PSL na talerzu, mogąc rozstrzelać go po prostu w tym parlamencie jako opozycja, zostawili ich w spokoju. Bo chcieli przejąć. No i dzisiaj, kiedy zaprosiłeś mnie do studia, ja sobie po prostu dowiedziałem się, co się dzieje, no błagam, PSL, chłopaki, jesteście takimi kretynami, że się w pale nie mieści. Stworzyliście dziesiątki tysięcy stanowisk, dobrze płatnych, bo wy dobrze zawsze robiliście swoim kolegom, doskonale płatne, kilkadziesiąt tysięcy stanowisk, które w tej chwili zgodnie z prawem demokracji przejmuje PiS. Gratulacje dla PSL-u, kretyni. Zobaczcie, co teraz robi opozycja. PiS się zapędził, albo nie zapędził. Ja uważam, że oni celowo naobiecywali tyle różnych rzeczy niemożliwych do zrealizacji. Należałoby w tej chwili, gdybym ja był politykiem, powiedzmy, Nowoczesnej, czy tam jakiejś innej partii opozycyjnej, to bym cicho siedział i nic bym, nawet bym nie wspominał tych wszystkich obietnic, tylko bym się cieszył, że oni tego nie realizują, no bo w końcu działamy na rzecz obywateli polskich, tak? A państwa, nie na rzecz polityków. Należałoby w tej chwili pozwolić PiS-owi nawet znaleźć im uzasadnienie, żeby żadnej z tych ustaw nie wprowadzali. I tak się dzieje, bo już powolutku te opodatkowanie supermarketów zaczyna słabnąć. Wczoraj słuchałem, jak minister Kowalczyk powiedział, że obniżenie wieku emerytalnego będzie, ale emerytura będzie alternatywą dla pracy. Jak ktoś będzie na emeryturze, nie będzie mógł pracować, a jak będzie pracował, nie będzie na emeryturze. Bardzo mądra rzecz. Tak powinni zrobić. Powinni sobie PiS-owcy w tej chwili zakpić z tych wszystkich ludzi, którzy na nich głosowali, żeby ukraść drugim ludziom, innym ludziom pieniądze. Przecież proszę państwa, przecież dlaczego nikt z polityków nie powie, że te pieniądze, które dostają dzisiaj dzieci Kowalskiego, to zostały ukradzione dzieciom Nowaka. Przecież dobra, to są... Zaraz sobie o tym powiemy. Poczekajcie, zróbmy chwilkę przerwę. Później o tym zapomnimy. Jedna rzecz. PiS się z niczego nie wycofuje. Oni robią dokładnie to, co robił... Oni się prawie, że wycofują i ja się modlę, żeby się wycofali. Ale chwila. Oni robią dokładnie to, co robił Orban, wiedząc, że po prostu będzie wrzask, wycie, Unia Europejska będzie płakać. Oni potworzyli projekty, w których po prostu część tych postulatów była kompletnie od czapy, ale przykrywały te istotne i oni się wycofają z tych elementów, które są po prostu bezsensowne, irracjonalne i później będą mówili tak, zobaczcie, poszliśmy na daleko idące ustępstwa. Bardzo dobrze i nie wypominać im tego, ani nie dodawać jeszcze więcej wydatków. Ale to, co PO zgłosiło, żeby każde dziecko... Ale przeprowadzam to, co chcieli. A kończąc temat poprzedni, po tym, jak się zmieniła władza, wracając do tej poprawki w ustawie o ziemi, po tym, jak się zmieniła władza, ci PiS-owcy, którzy wcześniej po prostu mówili, że kurczę, to jest bez sensu, mieli rację, byli przekonani, że ich projekt zmiany w ustawie po prostu będzie procedowany w sposób naturalny, bo to była gotowa zmiana ustawy. No i co się okazuje?
Żyjemy, nastąpi zmiana, ale jeszcze bardziej radykalna w kierunku rozwiązań PSL-u sprzed wyborów. To tyle, jeśli chodzi o PSL, o PiS i o potrzebę nakarmienia ludzi, którzy po prostu doszli do władzy. No tak, ale w końcu zabraknie pieniędzy, bo nawet komunie zabrakło pieniędzy, a mieli wszystko, mieli wszystkie środki produkcji, wszystko, prawda? I to samo czeka tych. Chwileczka oddechu. PiS zdaje sprawę z tego. Chwila oddechu. Nie zdaje. Sobie nie byłoby tej ustawy 500 na dziecko. Ta ustawa to jest tylko zasłona dymna. To nie jest zasłona dymna, to jest niestety, modliłem się o to i mówiliśmy o tym tutaj w studiu, że może będzie tak jak poprzednim razem, że PiS obiecywał, że zrobi coś, a zrobił coś dokładnie odwrotnego, jeśli chodzi o gospodarkę. Teraz niestety realizują swoje pomysły. Ale nie wiadomo, co oni realizują, bo właśnie cały problem polega na tym, że oni nic nie mówią, co realizują. Oni tylko mówią o tym, co robią. Ale dlaczego to robią, tego nie pokazują. No ale robią, ustawa 500 plus wchodzi. Chwila. Coś muszą zrobić. Oddech. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Będą wybory samorządowe przyspieszone, czy nie będzie? Mogą być przy okazji 500+. To jest taka wieść, która krąży po Sejmie, zresztą to wynika też z rozmów z samorządowcami. 500+ napotka na dużą blokadę w kwietniu, kiedy będzie wdrażane. Samorządy nie mają możliwości logistycznych, ludzkich, finansowych, żeby ogarnąć ten temat w ciągu miesiąca, który został. I może to być pretekst dla PiSu, dla rozpisania samorządowych nowych wyborów. Zobaczcie, daliśmy wam ludzie pieniądze, a ta PO-owska hołota, która trzyma większości samorządów. PSL-owska, która dostała 15%. Tak, po prostu blokuje to robią sabotaż. Także, nie mówię, że tak będzie, ale jest taka możliwość w ciągu najbliższych paru miesięcy, bo to się może wywalić do samorządy właśnie. Ale w ustawie 500+ jest wyraźnie zaznaczone, że nie ma dodatkowych funduszy na to rozdawnictwo. No ale przecież tutaj nasz wspólny interlokutor Bartosz Marczuk, który jest teraz ministrem, wiceministrem, a wtedy jak rozmawialiście, że jeszcze był zwykłym dziennikarzem, na tydzień temu podał, że już 7 tysięcy nowych urzędników zostanie zatrudnionych. Więc jeżeli mówią, że nie ma pieniędzy, to z czego ich zatrudnią? No, 7 tysięcy, czyli w kwietniu będzie fuck up, czyli po kwietniu mamy spokojnie 20 tysięcy nowych urzędników zajmujących tylko wyłącznie 500+. Możliwe, że będą przetrwane wybory, tym bardziej, że tutaj rozmawialiśmy w przerwie o stanie PSL-u. PSL nie traci dlatego, że on tam stał się partią miastową, czy nie. PSL traci dlatego, że się wytworzyła nowa kasta rolników, którzy nie są w PSL. To są młodzi chłopcy, 30-40-letni, dobrze wykształceni, zajmujący się rolnictwem zawodowo i oni z PSL nie mają nic wspólnego. To jest ten powód, dla którego PSL zaczął nagle tracić na tym... PSL jest biurokracją, która im hamuje działanie. Tymi samorządowymi, które mieli tam, 20%, tak, ale w tych wyborach ostatnich. I PSL z roku na rok będzie tracił. Co jest ciekawe, ci ludzie z PSL-ów, jak się patrzy na badania, nie przychodzą do PiS-u wcale, czy ci rolnicy. Oni stawiają w tej chwili na Kukiza. Jak się patrzy po prostu po powiatach właśnie, po małych miejscowościach, to ci ambitni młodzi rolnicy, to jest to pokolenie, które tak, ono nie chce nic od państwa, ono chce, żeby państwo się od niego odchrzaniło. Nie zgadzam się z tobą. Być może mieć odrębne zdanie na ten temat, ale wyrasta tak, na wsi wyrasta tam pokolenie, Rafał, w miastach. Ale to idzie Rafał, wszystko. To jest to, co wczoraj powiedziałam dziewczyna od Kukizy, nie pamiętam jej nazwiska, no bo dwa tygodnie temu u ciebie, że czuje się obrażona, mówiąc do rządu całego, czuje się obrażona, bo ona jest z pokolenia, które właśnie nie chce niczego od państwa. A oni nie chcą, wyjeżdżają na zachód, dlatego że tam mogą normalnie funkcjonować. Tylko że duża część tego pokolenia została tutaj. I ono będzie drygowało i pokazywało w kierunek za parę lat. Postawiam tezę. No ja zapomnę, ja tylko jedno zdanie wrzucę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że z mojej obserwacji wynika, że ten młody wykształcony PSL, a jest go dużo. Nie za bardzo chce się orientować na jakąkolwiek partię i bardziej idzie w coś, co się nazywa samorząd, stowarzyszenia lokalne. Ludzie, którzy potrafią się utrzymać, są przeciwko państwu. Natomiast jeszcze powrócę do jednej rzeczy, do tych przedterminowych wyborów. Ja osobiście jestem zdania, że jeżeli miałyby być przedterminowe wybory, to muszą być w tym roku. W przyszłym roku nie ma szansy już ich organizacji. Dlaczego? Dlatego, bo myślę, że PiS wykształci tylu przeciwników, że każde wybory byłby w stanie przegrać. A ja myślę, że myślę odwrotnie,
że w tej chwili jest taki chaos informacyjny, że dobry wynik PiS-u stoi pod znakiem zapytania i że PiS zrobi te wybory wtedy, kiedy pierwsze te jaskółki, czyli 500 plus i pieniądze, rozdawnictwo zacznie działać, ludzie poczują pieniądze w kieszeni i wtedy mogą zrobić te wybory. Nie będzie efektów ekonomicznych, tak, jeszcze, tego całego pieprznika, który szykują, co oznacza jesień, październik, listopad. No, ale to jest takie gdybanie, wiesz, ja nienawidzę, bo się spotykamy i po prostu co to będzie, po prostu wiesz. Przestaniemy to przychodzić. Dobra, no to idźcie. Wypad. natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Znam tych ludzi, bo mieszkam sobie od paru lat już na wsi. Znam moich sąsiadów, tych, którzy się sprowadzili na tę wieś i tych, którzy od pokoleń, ale z dziada, pradziada. Ale ostatnia krowa 10 lat temu zdechła, także to spokojnie, tam rolnicy, to indywidualnie. No, jest taka jedna sąsiadka, która... Ale to... Natomiast odwiedziłem sobie parę innych wsi, które wokół tego naszego Radzymina sobie leżą i rozmawiałem z tymi ludźmi. To nie jest tak różowo. To nie jest tak różowo, dlatego że tak, są oczywiście ludzie przedsiębiorczy, którzy są przygotowani biznesowo i mają takie biznesowe podejście i rzeczywiście nie chcą tego państwa, po prostu gardzą wręcz tym państwem. Natomiast właśnie według mnie z tych moich obserwacji, niestety więcej jest jednak tych ludzi, którzy wyciągają łapę. Ale ty mówisz pod Warszawą, wiesz, mówisz o tych gminach podwarszawskich. Pojedź do Pomorskiego, pojedź na Lubelskie, Podlasie. Tam są ludzie, to są przedsiębiorcy profesjonalni biznesmeni rolni. I oni się odwrócili od PSL-u, oni się odwrócili od PO. Oni głosowali, jeżeli głosowali, to nie głosowali na PO, tylko głosowali na PiS, a kiedyś głosowali na PO, jak PO obiecywał liberalizację życia w ogóle w państwie. I teraz są efekty tego wycofania się z liberalnych obietnic. Dobra. Lepsze są obietnice socjalistyczne i wycofywanie się z nich, jak z wszystkich obietnic, niż liberalne i wycofywanie się z nich. Tak. Dlatego mówię, że Platforma Obywatelska, zwana przeze mnie Lawetą Obywatelską, jest partią w 100% liberalną, bo jest to partia, która liberalnie podchodzi do tego, co głosi. Więc liberalna w sensie amerykańskim, to znaczy socjalistyczna. Natomiast na koniec chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, wiedząc, jakie są problemy tego samorządu, gdzie on się nie sprawdza. Recepta. Co według nas można było, poza tym, żeby pieprzyć PSL w kosmos, zrobić, żeby ten samorząd funkcjonował dobrze? Bo ja powtarzam, 2/3 ludzi mieszka w małych miejscowościach, na wsi, w małych miasteczkach, to są małe gminy. Gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, Warszawa, Kraków, Poznań, to jest tylko 1/3 ludzi. 2/3 te Polski to jest Polska ta mała, taka gminna, wiejska, niewielkie miasteczka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego potrzebny jest im wójt, mały burmistrz małej gminy, pojadą do urzędu, załatwią wszystko i najchętniej chcieli doprowadzić do tego, że nikt w niczym im nie przeszkadza. Władza ma być blisko obywatela, tak jak głosi slogan, i przychodzi się do władzy, do wujka, czy do kuzyna, czy do kolegi ze szkoły, dokładnie, i się mówi: Władek, ty mi to musisz załatwić, dokładnie, bo to jest rozsądne, prawda? To nie jest korupcyjny układ. Układ korupcyjny się zaczyna od właśnie wyżej, od powiatu. Układ korupcyjny, największe lody kręci się w samorządach. Najciekawsze, jedno odpowiednio przemiksowane pozwolenie na wybudowanie, tak jak na przykład w Radzyminie, osiedla dla jednego dewelopera i ustawiony jesteś do końca życia. Masz ponad 2,5 tysiąca gmin w tym kraju. Nie, ale chciałbym taki idealny stan, do którego chcemy dojść. Reprywatyzacja własności rolnej, albo w ogóle jakiejkolwiek własności. Prywatyzacja oświaty. Prywatyzacja tych funkcji technologiczno-administracyjnych. Właśnie cmentarze, właśnie ścieki, kanalizacja, woda. To wszystko...
tak, targowiska i zrobić rynek tym wszystkim. Im więcej będzie rynku, tym mniej będzie korupcji. Czyli koniec państwa opiekuńczego? No oczywiście, ale zwróćcie uwagę, że to, co się dzieje w Polsce, jest pochodną tego, co się dzieje w świecie. No w Stanach Zjednoczonych chociażby. Stany Zjednoczone mają jeszcze gorsze problemy socjalistyczne niż my. Jak kiedyś Reagan zaraził świat liberalizmem w tym naszym znaczeniu, prawda? Kapitalizmem, wolnym rynkiem. Potem Thatcher jeszcze była, prawda? I cały świat nagle zaczął obniżać podatki, zaczął prywatyzować. To w 2001 roku, jak się od World Trade Center zaczął się proces odwracać i teraz cały świat jest zatruty tym. Jeżeli nie będzie wojny, jeżeli to się jakoś samo przewali, już widać po Trumpie, jeżeli Trump wygra wybory, świat się odwróci, to i u nas się odwróci. Już nie będzie takiego... Jakieś 10 lat później mniej więcej. Nie, Reagan się szybko. Reagan, cała Ameryka Południowa, która była bardziej skostniała niż reszta świata, zaczęła się prywatyzować, no, ale... liberalizować w 2-3 lata po Reaganie. Nie, to prawda, poza, przepraszam. Ogniem rewolucji przy okazji. Chicago Boys Friedmana. Chicago Boys Friedmana, którzy przeprowadzili reformy w Chile, to jest 76, 7, 8 rok, czyli jeszcze przed Reaganem. No i tak. To pokazało, jakie są skutki. Tak, a 79, tak? To Margaret Thatcher chyba wtedy doszła do władzy. Uh-huh. Wtedy złamała kręgosłup górnikom. To samo trzeba było zrobić w Polsce. Po prostu spuścić im wszystkim, jak nie daje rady inaczej, ale to nawet rozstrzelać. Ale chłop polski, czy tak, rozumiem, ci ludzie mniej wykształceni, oni nie rozumieją tego. Oni myślą, że to państwo ma jakieś pieniądze. Jak jest dobry polityk, to daje te pieniądze. Jak jest zły polityk, to nie da. Ludziom wytłumaczyć, że to są te pieniądze, które babcia, jak chce podwyżkę emerytury, to zabiera wnukowi. Dajmy powiedzieć Rafałowi. Ja tylko powiem jedną rzecz. Zadałem pytanie. Dlaczego państwo ma dać ci więcej pieniędzy, jak nie ma? To niech dodrukuje. Taka odpowiedź człowieka. Rafał Otoka. Trzeba wytłumaczyć, że to jest inflacja. Jestem innego zdania. Polacy, którzy są słabiej umownie wykształceni, są biedniejsi, nie są tak... socjalopatyczni jak inteligencja wielkomiejska. To wielkomiejska inteligencja, to są największe socjalpacje. Socjopaty. Tak. Oni żyją z socjalu, oni żyją z dotacji, także nie mówmy, że ludzie wykształceni są mądrzejsi, ludzie wykształceni są cwańsi i żyją z tego systemu. Masz rację. Do czego mówisz, co trzeba by zrobić? Ja nie będę tam się rozwodził za bardzo, powiem dwie rzeczy. Na zwrot ziemi przed wojennym właścicielem jest już chyba za późno, bo ta ziemia została rozkradziona, rozsprzedana, już praktycznie nie ma tej ziemi, którą można by oddać bez jakichś większych odszkodowań. Jest jeszcze ziemia, można rekompensatę dawać. Ale wiesz, na czym polegał patent z oddaniem ziemi przedwojennym właścicielom? Oni od razu wracali, stawali się miejscowymi potentatami, którzy rozdają tak wiedzę, pieniądze, pracę i mieli szansę stać się takimi szejkami miejscowymi, którzy po prostu napędzają regiony. To się nie stało, tymi szejkami stali się ludzie z PSL-u właśnie. Unia Europejska, która daje pieniądze za Afrykę. No więc właśnie, którzy po prostu rozkradli tą ziemię, ci przedwojenni ci chłopi, chudopachołki przedwojenne, które pracowały gdzieś tam na miedzy u pana, teraz mają tą miedzę jako własność i nie wiedzą, co zrobić. Ale nie kontrolujmy tego tematu, bo to jest na szerszą dyskusję. Druga rzecz, no przykro mi bardzo to mówić, bo jestem mocno, nie chcę być kojarzony z całym ruchem jowowym, ale jowy są odpowiedzią na to pytanie, o którym mówicie, czyli zamienienie tego ścieku, o którym mówiliśmy, w grzęzawisko, na którym zacznie rosnąć. Ale się wbije i coś tam będzie. Zacznie coś z tego rosnąć, czyli po prostu od podstaw. Ale w wyborach samorządowych masz jowy. No a co się da, wiesz, no to musimy iść dalej, tak? Mówię o gminie. Nie, po prostu mówię... Wybierasz radnego i to jest ten, który zdobędzie najwięcej głosów w danym okręgu. W gminie tak, ale to nie idzie dalej. Chodzi o ta piramida, którą nakreśliłem chwilę temu, czyli ktoś jest dobrym wójtem,
zbiera poparcie okolicy, zostaje burmistrzem miasteczka, później wyżej, zostaje parlamentarzystą, idzie do Sejmu. Tylko w momencie, kiedy system będzie umożliwiał taką sytuację, że jeżeli on sam, to zobaczcie Amerykę, tak? Jakiś tam kongresmen, nie wiem, zostanie złapany z chłopakiem w łóżku, albo nie wiem, na czymkolwiek, tak? Z dziewczyną, jest żonaty. On nagle jest taki, załamuje się jego kariera, tak? Nie dlatego, że po prostu, że media źle o nim piszą, tylko dlatego, że wszyscy ci wyborcy, którzy go popierali od samego dołu, czyli od tego, nie wiem, Arkansas, od tych małych takich miejscowości i budowali mu karierę, oni przestają go popierać i on traci władzę. Także system jednomandatowych okręgów wyborczych rozwiązałby ten temat, ale wiemy, że system jest dwupartyjny, demokraci, republikanie, teraz już się prawie nic nie różnią między sobą, jest taka sama sytuacja polityczna jak w Polsce, no może jakość tych ludzi jest trochę inna, no i są media i jest wymiar sprawiedliwości, bo w Polsce nie ma wymiaru sprawiedliwości, który byłby organem, arbitrem mówimy o samorządach. W Ameryce jest. Dajcie powiedzieć Markowi. Paweł zapytał, jaka to jest idealna gmina. Ja powiem, że tak, idealną gminą dla mnie jest ta, w której nas nie ma. Czyli nie ma prasy, nie ma prawników, nie ma tych, którzy nami rządzą. Jest rodzina, jeden drugiego wspiera i myślę, że tak można budować przyszłość nie tylko swojego bloku, mieszkania, jak wsi. Jak rodzina. Nie mam na myśli rodziny, wielkiej rodziny PSL-u na przykład w Krusie albo gdzieś. Tylko jeżeli wszystko będzie miało właściciela, to wszystko będzie toczyło i rozwijało się należycie. Jeżeli będzie 100 właścicieli, nie dojdziemy do niczego. Znaczy, dopóki ludzie nie zrozumieją jednej rzeczy, że pieniądze, które do nich spływają z tak zwanego państwa czy samorządu, to są pieniądze, które wcześniej zostały im zabrane. Tak. I jeszcze z których ukradziono z nich To pieniędzy znaczną część zmarnowano w ten czy w inny sposób. Dopóki ludzie tej prostej prawdy nie zrozumieją, to na jakieś wielkie zmiany nie ma co liczyć. Można próbować na przykład walczyć o takie małe zmiany, które by mogą coś rzeczywiście przynieść. Na przykład ograniczenie liczby radnych na wszystkich szczeblach władzy samorządowej. No, to jest półśrodek. Poczekaj, mówię, wymieniam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Na przykład właśnie wprowadzenie, to o czym mówię, tych rozwiązań outsourcingowych. Modne słowo w Radzyminie. No ale wiesz, panowie, ja o tym mówię od paru lat i jeśli jest to modne słowo, to dziękuję, bo to ja to wymyśliłem i ja próbowałem. Co, wymyśliłeś? Nie, wymyśliłem panowie, to, ja chciałbym... daj mi skończyć, dobrze. Żeby gmina powierzyła wykonywanie swoich ustawowych zadań, bo ma taką możliwość, o tym mówi bodajże artykuł 6 ustawy o samorządzie gminnym, ma możliwość zlecenia wykonywania swoich zadań ustawowych innym podmiotom. I robienie tego przez na przykład 2 czy 3 fundacje, które zajmą się opieką społeczną, bo gmina musi to robić, spowoduje, że to będzie robione lepiej. Jeżeli gmina ma możliwość przekazania podmiotom, no to jakim podmiotom? Kowalskiemu. Panie Zenku, dobrze pan przechodził obok. Nie mamy potrzeba dla pana żadnych wielkich no błagam rewolucji. Cię, no po prostu mówisz o wielkiej korupcji. Pierwsza? W tej chwili. No. Nie potrzeba wielkich rewolucji. Słuchajcie, Reagan zmienił Amerykę jedną właściwie decyzją. Obniżył maksymalny podatek z 75% na 28%. Margaret Thatcher jedną decyzją sprywatyzowała górnictwo. No Reagan jeszcze zderegulował transport i coś tam jeszcze. Aha, i banki. I potrzeba naprawdę wiele. Lotnictwo, teraz... tak. Wystarczy jedną rzecz. Wystarczy przywrócić prawo własności i szanować prawo własności prywatnej. I Polska jest, kwitnie, 10 lat gonimy Niemców. Mówiłeś o Anglii, mówiłeś o Stanach Zjednoczonych, a ja powiem o Polsce. Druga decyzja starosty, pierwsza finansowa, stanowi o tym, że kupujemy nowy samochód. No tak. No dobrze, ale tu wracamy do naszych rozmów stałych, czyli wprowadzamy przepis, że urzędnik państwowy, który działa na szkodę obywatela oraz Skarbu Państwa, idzie pod ścianę i nie ma nowego samochodu, będzie się bał. Idzie, to teraz ja powiem, do dołu z wapnem. Co to znaczy, idzie, że działa na szkodę obywatela? Nie, od tego jest właśnie praca, wolna, a nie taka, wolna, nie będę mówił o tytułach, która patrzy wszystkim na ręce, od początku do końca. Taka, która się nie boi iść do sądu i walczyć ale o swoje. Ale sądu nie ma, to jest problem. Są sądy, wygraliśmy sprawy. Ale wiecie, co teraz się dzieje? Teraz są tysiące ludzi. Trzy lata.
Tysiące ludzi wyrzucili z pracy, bo przychodzi nowa ekipa, wyrzuca ludzi z pracy. Ci ludzie się odwołują do sądów, idą do inspektam, do prawo pracy i tak dalej. Wygrywają te sprawy. Odszkodowania są 40-50 tysięcy złotych. I my za to płacimy. Za to płacimy, że oni muszą mieć jakieś prace. Z jakiej racji członkowie partii, gdzie ideologia jest, gdzie są idee? Odpowiedzialność finansowa urzędnika za decyzję. To jest to, czego brakuje. Momentalnie by się zmieniło, jeśli w takiej naszej gminie pracuje w urzędzie parę osób, które mają domy, mieszkania i tak dalej w tej gminie. I okazałoby się, że sorry, winę tu, ale twoja decyzja naraziła gminę na stratę, żegnaj się ze swoim domem. W wielu przypadkach na samorządzie można się dorobić, Paweł. Znamy takie przykłady. Całe szczęście udało się wywalić w kosmos pewnego kurdupla. Nie będę mówił, jak miał na nazwisko pan Zbigniew, ale już go nie ma. Dobra, panowie, kończymy. Mieszkańcy Radzymina wiedzą, kogo mam na myśli. Także ale pozdrawiamy. Mieszkańców. To ja pozdrawiam taki samorząd Serocki, gminy Seroc, bo tam bardzo ładnie wszystko się rozwija. Macie długo prezydenta chyba, nie? Centrum miasta macie przecudownie. Bo to jest łebski gość, który potrafi... Ale pojechałem sobie na wycieczkę do Serocka. Genialnie, bo łaziłem tymi... Zapomnę jeszcze. Serock to jest ciągłość władzy, prawda? Tak. I ja chciałem powiedzieć, że ja byłem w takim mieście, bo ty powiedziałeś o Lublinie. Byłem w takim mieście, które chyba to jest województwo podkarpackie, nazywa się Biłgoraj, gdzie jest ciągłość władzy. I można opowiadać, że to są tereny biedne, że ciężko o pracę, ale jak się człowiek popatrzy na to miasto, które się... Ja byłem rok temu ostatnio. Jak popatrzyłem, to jest zupełnie co innego. To się tak rozwija. To jest takie ciepłe powietrze. Ale wiele takich miast jest na ścianie wschodniej. Kwitnie ta ściana wschodnia. Jak jadąc do tego Biłgoraja S8, gdzie jest wieczny korek i człowiek przejedzie parę kilometrów i stoi i patrzy, że facet wjeżdża naprawdę przyzwoitym amerykańskim samochodem na pole i bierze z tego pola jakąś tam słomę czy coś takiego, ja się nie za bardzo na tym znam, to po prostu widzę, że to się rozwija i może się rozwijać. Znaczy, dobra, Saras podałem kiedyś jako przykład, był kongres założycielski Fundacji Republikańskiej, Republikanów, i tam jest między innymi był poseł Giżyński z PiS-u, to było z 8 lat temu, no i padł pomysł JOW-ów na sali, czyli jeszcze przed Kukizem, przed tym wszystkim, i ten Giżyński tak się uniósł, tak, ale to jest absurd, przecież ja wtedy nie mam szans, wprost mówię, tak, nie zostanę wybrany na posła, tak, mówię, tak właśnie. A, no to przepraszamy, mówię, ja tak, ale, wycofujemy. Ale mówię tak, ale właśnie o to chodzi, że gdyby pan do mojego Serocka przyjechał, gdzie burmistrz po prostu robi rzeczy, które po prostu powodują, że to miasto wygląda pięknie, gdyby pan nawet przyjechał w złotej karocy, zaprzężony po prostu w nagie kobiety, to nie miałby pan żadnych najmniejszych szans z tym człowiekiem w wyborach do parlamentu. I na tym polega plus JOW-ów, o czym politycy wiedzą. Dlatego JOW-u nie ma. Chłopaki, skoczków, żadnych koniec. Po prostu praca u podstaw. No. Słuchajcie, musimy kończyć. Albo po kasę. Tak. To z budżetu. Do pana Siarny. Jan Fior żegna się z... Dziękuję, z dobranoc. Państwem. Marek Krzanowski też się... Rozlana woda już wyschła, dobranoc. Tak, wsiąkła w mikrofony. Rafał Otoka-Frąckiewicz też. Ja pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję za zaproszenie do Radia Prusy. Mam nadzieję, że następnym razem znowu poślemy kogoś do domu z wapnem. A za tydzień będzie o Koreszu, też będzie czwartek, będzie Koresz? O Koreszu, Koresz. Wejko, Koresz i będzie o sektach. Ale nie, o Hancie musi być, bo o Oregonie. O wyborcze chcesz gadać? W polityce. Versus. Zaprasza Paweł Zigert.